Szczęść Boże, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie na czwartym forum wychowawców. Gromadzimy się trochę w sposób taki, można powiedzieć, nietypowy, ponieważ też z powodu epidemii nie możemy gromadzić się w takim licznym składzie, jak to miało miejsce do tej pory w pierwszych trzech forach wychowawców. Niemniej cieszymy się bardzo, że jesteście Państwo z nami poprzez transmisję internetową online, że łączycie się z nami w ten sposób i chcecie też uczestniczyć w tym forum wychowawców, które jest na temat fonoholizmu. Fonoholizm jako uzależnienie, czyli uzależnienie dzieci i młodzieży od smartfonów. W imieniu organizatorów Wydziału Edukacji pani Anny Łukaszewskiej, dyrektor Wydziału, w imieniu także Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. W imieniu również Wydziału Katechetycznego witam pośród nas panią Małgorzatę Wieńczkowską, która jest pedagogiem, która jest medioznawcą, która dzisiaj poprowadzi dla nas to spotkanie właśnie dotyczące fonoholizmu. Można powiedzieć, że pani Małgorzata jest ekspertem w tej dziedzinie, dlatego serdecznie witamy i cieszymy się pani Małgorzato, że jest pani z nami tutaj w Toruniu. I po raz pierwszy do forum, ale może jeszcze, mam nadzieję, się spotkamy. Te osoby, które wymieniłem, myślę o pani dyrektor Aniu Łukaszewskiej, myślę także o doradcach metodycznych, łączą się także i z nami podczas tego forum wychowawców. Celem, można powiedzieć, tej działalności, czy forum wychowawców, jest wspieranie, jest spotykanie się tych wszystkich, którzy mają wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży, a mianowicie dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, wychowawców, placówek oświatowych, ale także i rodziców. I cieszymy się, że jesteście Państwo z nami, że też zależy Wam na tym, żeby wejść w tematykę, tak jak wspomnieliśmy, w tym roku jest to fonoholizm, wcześniej były także inne trudne tematy, bo to pokazuje, że chcemy jako wychowawcy mieć wpływ na wychowanie. Chcemy doświadczać, zobaczyć, dowiadywać się o nowych zagrożeniach, które płyną. Chcemy uczyć się po to, żeby właśnie służyć naszym dzieciom i młodzieży, czy naszym wychowankom, czy też właśnie w przypadku rodziców również swoim dzieciom. Spoglądam też na swoje notatki. Pytania. W programie było zaplanowany panel dyskusyjny. Wiemy, że jednak on w formie online jest trudny do zrealizowania, ale będzie możliwość zadawania pytań pani Małgorzacie poprzez Facebooka. Ci, którzy będą mieć pytania konkretne do tematu, do tematyki, proszę, żeby napisali to w komentarzach. I na końcu tego wykładu ja te pytania zadam w imieniu Państwa, pani Małgorzacie, i w ten sposób może inaczej, mniej żywiołowo, mniej osobiście, ale jednak będzie możliwość zadawania w trybie online tych pytań. Pani Małgorzato, oddajmy się w pani ręce, a Państwa też zachęcam do uważnego wsłuchania się w tę ważną tematykę. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło tutaj gościć po raz kolejny w Toruniu. I tak jak już tutaj ksiądz zapowiedział, pochylimy się nad zjawiskiem fonoholizmu tak dosyć szeroko, żeby też właśnie zrozumieć, dlaczego dzieci się uzależniają. Dzieci, młodzież, one są bardziej podatne aniżeli ludzie dorośli, co nie oznacza, że ludzie dorośli nie uzależniają się od tych mediów, od mediów cyfrowych. Dzisiaj młode pokolenie żyje w epoce, bym powiedziała, w takim społeczeństwie cyfrowym. Coraz częściej możemy mówić o cyfrowym dzieciństwie, o cyfrowej młodości. Ta cyfrowa rzeczywistość medialna młodego pokolenia została bardzo mocno zasymilowana. Praktycznie od momentu narodzenia
te fantastyczne wynalazki. Ja oczywiście nikomu nie każę wyrzucać przez okno. Mają bardzo dużo zalet, ale niestety jest też bardzo dużo tych zagrożeń. I dlatego właśnie będziemy mówić o tym cyfrowym dzieciństwie, cyfrowej młodości. Dla wielu młodych ludzi jest właśnie ta cyfrowa rodzina ważniejsza od tej rodziny naturalnej, od jaki ten kontakt wirtualny. A więc rodzina jakaś facebookowa, czy jakiegoś innego portalu społecznościowego, która nie jest zbudowana na więzach krwi, ale no niestety na sieci społecznej. To społeczeństwo informacyjne, którego należy na to zwrócić uwagę, nie jest zacieśnianie więzi. W społeczeństwie informacyjnym główną cechą jest produkcja. I to należy na to zwrócić uwagę, gromadzenie i wymiana informacji. Tych informacji jest bardzo dużo. Młodzi ludzie mają ogromny dostęp do informacji, do wiedzy, ale czy właściwie ją wykorzystują? Czy wykorzystują swoje możliwości? Niestety są zarzuceni ogromną ilością tych informacji. Tyle treści, że tak naprawdę miesięczne przebywanie czy czytanie różnych informacji, które mają do czynienia w internecie, można było porównać do przeczytania jednej książki, ale to nie jest to samo. Jak ja bym przeczytała jedną, drugą, trzecią, dziesiątą, pięćdziesiątą książkę, ja bardzo się rozwijam, wzbogacam wiedzę, a tutaj są bardzo często informacje jakieś szczątkowe, wyrywane też często z kontekstu, w formie jakiejś sensacji i tak dalej. Proszę Państwa, tutaj na tym obrazie, który widzimy, mamy mnóstwo kropek. Znajduje się tu około, jak dokładnie nie liczyłam, ale moim zamiarem byłaby, tu było dziś około 10 tysięcy kropek. Każda z tych kropek, jedna, odpowiada jednej generacji, która żyła na Ziemi od momentu pojawienia się właśnie człowieka na Ziemi. Przed ponad 200 tysiącami lat. A zatem wszystkie te kropki razem wzięte symbolizują historię ludzkości. Ile pokoleń, proszę Państwa, żyło w świecie, który znamy my wszyscy, zarówno Państwo, jak i ja. Czyli w świecie ze samochodami, elektrycznością, bieżącą wodą czy telewizorem? 8. 8 pokoleń. A ile pokoleń, które znamy, żyło, proszę Państwa, w świecie, no właśnie, w którym były dostępne komputery, telefony komórkowe, podróże samolotami? 3. A ile pokoleń nie zna świata bez życia ze smartfona? 1. To pokazuje, jak bardzo szybko nastąpił rozwój cywilizacji, rozwój nowych technologii, tak? To są fantastyczne wynalazki, ale nasz mózg tak szybko nie jest w stanie się przestawić, funkcjonować. I z reguły jest tak, że rodzice dla swojego dziecka chcą jak najlepiej. Udostępniają wszystko to, co jest w zasięgu ich ręki, a więc również te nowe media. I bardzo często nie zdają sobie sprawy, że wielokrotnie sami się przyczyniają później do wielu trudności, z którymi później borykają się ich dzieci. Mam nadzieję, że to nieświadome, bo żaden rodzic nie chce źle dla swojego dziecka. Każdy chce jak najlepiej, a więc żeby miało również dostęp do tych nowych, fantastycznych technologii. Tylko należy się zastanowić, czy na pewno jest to właściwe w odpowiednim też dla dziecka młodego pokolenia czasie. Proszę Państwa, dróg wynaleziono w XV wieku. I bardzo powoli wchodziły kolejne media, tak? Ten mózg się miał czas, możliwość przystosować, przestawić na sposób odbierania. Tak, proszę Państwa, jak musieliśmy, żeby móc korzystać z kultury druku, musieliśmy się nauczyć czytać, pisać, a dzisiaj musimy
musimy też nauczyć się odczytywać, umieć wykorzystywać te fantastyczne wynalazki. A więc tak jakby na nowo nauczyć się czytać języka mediów. Nabyć pewne kompetencje. Te kompetencje najczęściej się o tych takich kompetencjach, umiejętności obsługi tego sprzętu mówi, tak? W kontekście właśnie obsługi. Ale mi tutaj też chodzi o czymś innym, o coś innego. Media bardzo wyręczają też w różnych czynnościach. Też nie możemy zapomnieć o tym, że dziecko się rozwija wszystkimi zmysłami. Musi rozwinąć wszystkie zmysły, od konkretu do abstrakcji. A małe dziecko, które jeszcze przed ukształtowaniem się myślenia abstrakcyjnego zaczyna korzystać z abstrakcyjnych mediów, dokładnie ruchomego obrazu, później nie rozumie wielu rzeczy, nie jest w stanie przeskoczyć. Nie, z tego tytułu wynika mnóstwo różnych trudności, dysfunkcji, bo widziała, z którymi dzisiaj się stykamy. Dzisiaj, proszę Państwa, młode pokolenie, można by powiedzieć, żyje na jakimś wirtualnym kontynencie, szóstym kontynencie, wirtualnej rzeczywistości, w której bardzo często nie ma dorosłych, nie ma przewodników, mistrzów, kogoś, kto ich poprowadzi. Proszę zwrócić uwagę też, że te media są tak przygotowywane, ten rozwój technologii tak mocno, szybko następuje, że nie trzeba mieć żadnych umiejętności, żeby z nich korzystać i obsługiwać. Intuicyjnie. Ale te wszystkie smartfony, iPody i tak dalej, iPady. Proszę Państwa, polskie dzieci powszechnie korzystają z własnych smartfonów, nagminnie już w chwili obecnej. Do tego się też bardzo mocno przyczyniła no niestety pandemia, jak i, no, i laptopów. I wyróżniają się, proszę Państwa, na tle swoich rówieśników europejskich. 80% dzieci w Polsce ma swój własny smartfon. Myślę, że w chwili obecnej na pewno już więcej. Połowa korzysta, bo tu mam badania z 2018 roku, a połowa korzysta z własnego laptopa. Dzisiaj poprzez to nauczanie online większość rodziców była zmuszona zaopatrzyć dzieci w swoje komputery, laptopy najczęściej, tak? Żeby mogły uczestniczyć w nauczaniu online. No dzięki temu jest też powszechny dostęp mają dzieci do internetu. Pod każdym względem, można tutaj powiedzieć, polskie dzieci znajdują się w czołówce wśród swoich rówieśników w Europie. Niestety wiąże się z tym również różne zagrożenia, od pornografii, hazardu, jakieś ataki hakerskie, wyłudzenia danych osobowych, czego no nie zawsze rodzice są świadomi. Proszę Państwa, polskie dzieci są w europejskiej czołówce pod względem dostępu do internetu. 97% polskich dzieci korzysta z niego codziennie. Większa część oczywiście na swoich urządzeniach. To nie wcześniej jeszcze gdzieś wspólny był komputer, bo mówię, dzisiaj praktycznie już większość dzieci ma swoje urządzenia, czy to w postaci komputerów, laptopów, ale również i telefonów komórkowych. Tak jak wspominałam, 80% polskich dzieci posiada swój właśnie osobisty telefon i 97% codziennie korzysta z internetu. Proszę Państwa, jeszcze przed, to były badania wykonane w 2018 roku, 8 godzin dziennie młodzi ludzie już korzystali z telefonów, z mediów cyfrowych. W chwili obecnej wiele dzieci znacznie więcej korzysta. Ja nie dotarłam do jakichś takich jeszcze najnowszych badań, ale na pewno za jakiś czas już takie badania będą. Po prostu one były do tego zmuszone. Wielu nauczycieli się skarżyło w czasie nauczania online, że dzieci fizycznie często były, albo były na początku
lekcji, gdy sprawdzali obecność. Później się wyłączały albo grały bardzo często równocześnie, uczestniczyły niby w lekcjach i równocześnie grały między sobą, czy na komputerze, czy też wykorzystując do tego smartfony. Proszę Państwa, firma, która się specjalizuje w analizach danych dotyczących właśnie różnych urządzeń mobilnych, przeprowadziła badania na reprezentatywnej grupie wśród młodych osób, które używają smartfona. To są też badania z 2016 roku, ale one pokazują pewną rzeczywistość. Ja o tym dlatego mówię, żeby zwrócić na pewne sytuacje, na pewne zjawiska, które nas otaczają, uwagę. W jaki sposób młodzi ludzie używają smartfonów? Proszę Państwa, przez 5 dni były rejestrowane sposoby i ilość dotykania właśnie monitorów smartfonu. Średni użytkownik dotykał go w ciągu tych 5 dni. Dziennie to wychodziło około 2617 razy. To był średni użytkownik, ale taki, powiedziała, ekstremalni użytkownicy, którzy stanowili 10%, w chwili obecnej jest to na pewno znacznie wyższy poziom właśnie tych użytkowników, procent wykorzystywania, dotykali 5400 razy w ciągu dnia. To najczęściej oczywiście było pisanie, wysyłanie tych SMS-ów, MMS-ów, następnie korzystanie i obecność na różnych portalach społecznościowych, gry różnego rodzaju. Także tak naprawdę jakbyśmy to podzielili na czas, który mogły no właśnie spędzić, wykorzystywać, to było naprawdę wiele godzin, cały czas spędzone w obecności tutaj gdzieś blisko smartfona. Proszę Państwa, dzisiaj smartfon to budzik. Wiele młodych ludzi nie wie w ogóle, co to jest budzik. Jak nic innego ich nie obudzi jak telefon, smartfon. A więc jest to budzik, kamera, aparat, odtwarzacz MP3, jak innych różnych utworów, konsola do gry, dostęp do internetu, czy też do serwisów społecznościowych. To tylko widziała takie wybrane jakieś możliwości, które mogą być wykorzystywane przez młodych ludzi. To się ma wpływ na to, że nasze dzieci dzisiaj mają bardzo często medialne dzieciństwo. Od samego początku większość czasu wolnego jest wykorzystywana, dzieci są przebodźcowywane właśnie tym kontaktem z tymi ekranami. A tych ekranów mamy bardzo, bardzo dużo. Proszę Państwa, te nowe technologie, fantastyczne wynalazki przyczyniły się niestety też do kryzysu tradycyjnej kultury, instytucji społecznych, czy też również do kryzysu kultury. One też w dużej mierze przyczyniły się do osłabienia więzi, wartości rodzinnych, również tempa życia. Media często nakazują, nakręcają to tempo, tak? Tu coś się dzieje, tam wydarzenie, jakiś serial, jakaś informacja, spotkanie i tak dalej, i tak dalej. Media budują dzieciństwo dzieci i młodzieży. A więc poznawanie, przeżywanie świata, następnie organizacja czynności różnych w ciągu dnia. Początkowo pamiętam w latach 80., 90., zresztą tak samo jak przy rozwoju telewizji mówiło się, że telewizja jest oknem na świat, internet jest oknem na świat. Tak, media to już dzisiaj nie okno na świat, proszę Państwa. To jest jakaś reprezentacja świata. I w zależności od tego właśnie, kto pewne informacje zamieszcza, jest to pewna kreacja, iluzja rzeczywistości, z którą się stykamy. Tutaj mamy bardzo często problem z rozróżnieniem, gdzie jest prawda, gdzie jest kłamstwo, dokonania właśnie takiego rozróżnienia, z którym mamy do czynienia. Problem też szkodliwych treści. Mamy nadmiar informacji, sensacji, która jest przekazywana właśnie w takim dialogu, w takiej atmosferze sensacji,
rozrywki, różnych atrakcji. Tutaj mamy ogromny problem z medialną ciszą, żeby w ogóle nie korzystać z tych mediów. Tu bym bardzo zachęcała do odrobienia takich krótkich detoksów. Jeden dzień w tygodniu, dwa, trzy, może tydzień, wakacje. I zobaczyć, że ma większość z nas, jakby sobie zrobiło taki tydzień czasu nie korzystam, to mielibyśmy ogromny problem. My jesteśmy tak mocno już przywiązani, związani, uzależnieni, powiedziała wręcz, od tych fantastycznych wynalazków. Oczywiście mamy też do czynienia z agresją obrazów, więc jest dużo przemocy tutaj, zarówno tej wizualnej, ale również i słownej. Tutaj właśnie problem też z tą logosferą, a więc tą ciszą, czy też szczytelnictwem. Proszę Państwa, mózg głównie rozwija się poprzez kontakt ze słowem czytanym. Proszę zwrócić uwagę, jak dzisiaj większość serwisów informacyjnych funkcjonuje w internecie. To są króciusieńkie filmiki, które tak naprawdę bardzo często nic nie wnoszą. Czytanie dłuższych tekstów rozwija. To uczy wyciągania wniosków, dochodzenia do jakichś wniosków, wyciągania tych wniosków, jakieś wykonywania analizy, syntezy. Jeżeli nie będziemy czytać codziennie, no to będziemy wtórnymi analfabetami. Niby potrafimy, niby dzisiaj większość ludzi kończy wyższe studia, a coraz trudniej i coraz mniej czytamy. Proszę Państwa, również nieracjonalny sposób korzystania z tych mediów. To jest też ogromny problem. Za często, za dużo, są ogromne dysproporcje. Dziecko ma poznawać świat. Dziecko jest w ogóle bardzo ciekawe. Młody człowiek jest bardzo ciekawy świata. I ta ciekawość zostaje po prostu zahamowana. Dziecko ciągle by się chciało uczyć. Ale w pewnym momencie, jeżeli ciągle jest podawana gotowa papka, rozleniwie się, już nie będzie chciało czytać, nie będzie chciało poznawać nowych treści, uczyć się, bo to będzie dla niego po prostu za trudne. Proszę Państwa, zagrożenia powstają przede wszystkim wtedy, kiedy nie ma w relacjach z dziećmi ludzi dorosłych. Ja tu zawsze bardzo mocno podkreślam najważniejsza, to jest rodzina. Bo nim dziecko przyjdzie do szkoły, to już ma nawyki korzystania z tych mediów. Już bardzo dużo tego kontaktu z tymi mediami nastąpiło. Jest bardzo długa, już bym powiedziała, taka historia różnych doświadczeń. Dlatego za te wszelkie uzależnienia, ta rodzina jest odpowiedzialna. Bo to rodzice, widzę, rodzice udostępniają te fantastyczne wynalazki. Szkoła powinna pomóc. Poprzez różnego rodzaju, dzisiaj to już tak jak powiedziałam, jest bardzo ważne było priorytetem, aby w każdej szkole były długofalowe działania zaplanowane na profilaktykę właśnie tą medialną. To jest niezmiernie ważne, to właśnie podejście w rodzinę do wychowania. Czy ja chcę wychować swoje dziecko? Czy po prostu wychowują je media. Proszę Państwa, no właśnie, w jaki sposób się korzysta z tych nowych technologii? Jaka jest ich rola? Czy jest to narzędzie edukacji, nauki, czy tylko rozrywki? No to wszelkie badania pokazują, że dzieci młodzi głównie wykorzystują media jako narzędzie rozrywki. 80%. Trzeba podkreślać bardzo mocno, że to ma być narzędzie właśnie przede wszystkim edukacji, później narzędzie pracy, a na końcu powinno być właśnie tej rozrywki. No i też to jest niezmiernie ważna też wiedza na temat wpływu nowych technologii w tym początkowym okresie na rozwój dziecka. Proszę Państwa, profesor Mariusz Jędrzejko, psycholog, w Warszawie wykonał badania, mam w dużej grupie też respondentów wraz ze studentami, przeprowadził te badania, jakie monitory są ważne w rodzinach. No i tu mamy trzy właśnie monitory.
No, cały czas jeszcze w dużej mierze tam były te telewizory. To są, powiedziałam, takie ołtarze, które skupiają się całą rodzinę. Wszyscy patrzą w jeden punkt. Często nie ma żadnych rozmów. Często przy posiłkach. A więc no, skupieni teraz te wielkie monitory no, zajmują często pół pokoju. A więc jest bardzo mocna, sugestywna obecność tych postaci, przekazu też na odbiorcę, bardzo mocno sugestywna też. Następnie oczywiście komputery, no i też smartfony, iPady i tak dalej, wszystkie te media mobilne. A więc trzy razy jakiś ekran, które są niezmiernie ważne. No właśnie rodzina. Jak ja wchodziłam w dorosłe życie, przede wszystkim najważniejsza była relacja w rodzinie. Relacja z drugim człowiekiem, z członkiem rodziny, tak? No koledzy, koleżanki w klasie, rówieśnicy, tu były najważniejsze właśnie te relacje. One są, proszę Państwa, niezmiernie ważne do rozwoju dziecka, do rozwoju właśnie, do zacieśniania tych więzi. Brak relacji, coraz mniej relacji, dziecko coraz bardziej będzie korzystało, właśnie uciekało w świat medialny. To będzie prowadziło do osamotnienia, do lawinowych depresji, samobójstw, prób samobójczych i tak dalej. To będzie brak relacji do tego wszystkiego prowadzi. Dlatego tak ważne są relacje. Ważna jest wiedza rodziców też na to, w jakim momencie, kiedy, ile tych mediów udostępniać swoim dzieciom. Na początku dziecko ma poznawać świat wszystkimi zmysłami. A więc wszystko dotykać, tak, powąchać, musi konstruować. To ma niezmiernie ważny wpływ na rozwój mózgu. Najpierw poznawanie świata zmysłami, konkrety, a potem przejdzie do abstrakcji. To jest długi proces, 6-7 lat do nauki szkolnej, jak pójdzie dziecko do szkoły, uczy się czytać, pisać. To jest bardzo długi proces rozwoju właśnie małego dziecka, ale bardzo często, ja już wielokrotnie zaobserwowałam, że Państwo też mają takie obserwacje, że małe dzieci, mama idzie z dzieckiem na spacer, już ma laptopa, już ma, przepraszam, na spacerku też nie ma tego laptopa, ale jest tablet, jest smartfon, w kolejce, jadę w pociągu, mama trzyma dziecku. Zamiast wykorzystać ten czas, rozmawiać, bawić się, to mama po prostu temu dziecku sama jeszcze wciska przed oczy ten monitor. Proszę Państwa, godzina siedzenia przed jakimkolwiek kontaktu z jakimkolwiek ekranem pozbawiamy dziecko wypowiedzenia najmniej 150 słów. Jeżeli dzieci w wieku przedszkolnym według badań przebywają 5-6 godzin dziennie, to sobie proszę dziennie przeliczyć, ile to już jest, no właśnie, pozbawianie dzieci możliwości kształcenia, powiedziała, aparatu mowy, zdobywania umiejętności. Teraz będą tygodnie, miesiące, lata. Kiedyś w grupie przedszkolnej zdarzało się jedno, dwoje dzieci, które potrzebowało porady logopedycznej. Dzisiaj to jest często 70%. Proszę Państwa, to się nie bierze z księżyca. To się bierze z pewnych nawyków, pewnych praktyk, z którymi dzieci mają do czynienia w domu z powodu nieświadomych wielokrotnie rodziców. Dzieci, dobrze, że teraz znowu jest moda na dmuchanie baniek, bo już był taki problem, że dzieci nie potrafiły zdmuchnąć świeczki. Bo nie ćwiczyły, no właśnie też nigdy nie robiły takich ćwiczeń. To są niezmiernie ważne. Dziecko przede wszystkim potrzebuje do właściwego rozwoju zabawy, ruchu. Mózg wtedy się najlepiej rozwija. Nigdy siedzi, ogląda edukacyjne programy. To ma być nauka poprzez zabawę, poprzez ruch. Im więcej ruchu i zabawy, tym jest bardziej chłonne, więcej wiedzy dziecko, różnych doświadczeń dziecko doznaje i się szybciej uczy. Proszę Państwa, jak współczesna rodzina wygląda dzisiaj? Wielokrotnie tak. Takie możemy zaobserwować zjawisko, że wszyscy są w domu, ale nie ma tych relacji, więzi.
relacji silnych, takich zacieśnionych, tylko są te dziś relacje często też zabrane poprzez media. Każdy jest koło siebie, ale nikt ze sobą nie rozmawia. Na każdego z tych domowników oddziałują jakieś inne treści, inne obrazy, doznają innych emocji. No właśnie, jak wygląda spacer z rodziną? No, czasem też tak. Ja jechałam dzisiaj też pociągiem do Państwa. No i też widziałam mnóstwo dorosłych, młodzieży, dzieci. Większość osób dzisiaj siedzi i ogląda. Proszę Państwa, już coraz większa świadomość i coraz częściej się na to zwraca uwagę, coraz częściej się mówi, różnego rodzaju kampanie się przeprowadza. No właśnie, że te ekrany wyrządzają bardzo dużo szkód właśnie w relacjach, w przekazywaniu, odczytywaniu tych swoich różnych emocji. To niezmiernie ważne. Tu pokażę właśnie taką jedną z kampanii, która ma zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę jesteśmy obok siebie, ale tak naprawdę gdzieś daleko. Daleko poza, no poza tutaj tą relacją, którą niby bierzemy udział, ale każdy gdzieś jest myślami dalej, aniżeli tu z mężem, z siostrą, z żoną i tak dalej. Proszę Państwa, dzisiaj można powiedzieć, że mam do czynienia z pokoleniem, które cały czas ma głowę pochyloną do dołu, ku sprawom przyziemnym też. Pokolenie pochylonych głów, pokolenie, które jest skupione na smartfonie, na tablecie. Oczywiście fantastycznie, świetnie spędza się czas w rodzinie wykorzystują te media, jeżeli rozmawiamy, dyskutujemy, spieramy się, tak? Krystalizują się poglądy. Ale jeżeli każdy siedzi patrzony w swój monitor, no to dziecko się uczy, że no to jest forma spędzania wolnego czasu. To jest miejsce rozrywki, to jest miejsce nauki, to jest miejsce, no właśnie, to jest wirtualny pracownik. Proszę Państwa, od urodzenia te smartfony będą ciągle gdzieś tam się przebijać, chociaż dzisiaj już coraz częściej, coraz głośniej psychiatrzy alarmują. Już nie do drugiego, trzeciego, jak najpóźniej, żeby nie miały kontaktu, najlepiej żadnego, jak najmniej, z mediami cyfrowymi. Dla właściwego, proszę Państwa, rozwoju mowy, rozwoju intelektualnego. Już dzisiaj każdy psychiatra na to bardzo silnie zwraca uwagę. Proszę Państwa, jak dzisiaj rodzice, nie każdy rodzic trafia do neurologa z dzieckiem, które ma różne problemy, ale jak trafia, to pierwsze pytanie dzisiaj wielu neurologów dziecięcych jest, ile czasu spędza i co ogląda. I pierwszym lekarzem jest odstawienie właśnie tych wszystkich fantastycznych wynalazków. I wtedy bardzo często też się kończą różne problemy, które towarzyszą dzieciom. Proszę Państwa, oczywiście przemysł elektroniczny będzie robił wszystko, żeby przekonać rodziców, że dziecko powinno mieć od samego początku kontakt, rozwijać się, mieć te umiejętności mobilne, medialne i no właśnie już mamy nawet nocniki z wysięgnikiem, na który możemy umieścić dla dziecka tablet. Dziecko będzie oczywiście bardzo zainteresowane, no tam jest barwy. Ciągle się coś dzieje, zmienia dziecko, chce poznawać świat, tak? Ale zachęcam jednak do tego, aby poznawało w inny sposób. Najpierw te wszystkimi zmysłami. Proszę Państwa, od tej atrakcji, od konkretu przejścia do atrakcji, to jak mówiłam, jest długi etap. Najpierw dziecko, no właśnie, jak się uczy czytać, to jest długi okres przygotowania. Przedszkole, cały okres przedszkole przygotowuje, ma za zadanie przygotować dziecko do nauki czytania i pisania do pierwszej klasy. To jest długi etap przygotowywania. Ci coraz więcej nauczycieli wychowania przedszkolnego się skarży na coraz większe problemy dzieci, jakie mają. Już nie tylko z rysowaniem, ale z opowiadaniem ze wszystkim, bo za dużo po prostu mają kontaktu z mediami elektronicznymi, a za mało
niestety ze słowem słyszanym, czytanym, różnymi zabawami konstruktywnymi, które będą je rozwijały. Dzieci muszą zdobywać różnego rodzaju doświadczenia. Tak? Dużo takich różnych śmiesznych memów w świecie medialnym możemy znaleźć na różnych portalach społecznościowych. No właśnie, 7-20 minut książka się nie zacznie jak program w smartfonie czy na tablecie. No nie zacznie się. Dziecko też, dlatego musi mieć najpierw kontakt z... Dziecko, które ma najpierw, proszę Państwa, kontakt z monitorem, jak dostaje gazetę, książkę, nie wie co z nią robić. Traktuje tak samo to medium, jak, no właśnie jak smartfon, czy jak jakąś gazetę, a nie jak gazetę czy książkę. Proszę Państwa, teraz tak, dziecko, bo to jest bardzo często, my dajemy przykład. My, dorośli, musimy dawać przykład też właściwego korzystania z tych wynalazków. Jak dziecko widzi cały czas, że rodzic non-stop korzysta, no, przywiązany wręcz do tego telefonu, to dokładnie taki sam model obierze. Będzie w taki sam sposób korzystało jak rodzic. Dzieci po prostu naśladują dorosłych. Proszę Państwa, no właśnie, co te dzieci małe widzą? Nie widzą często emocji. Jeszcze dzisiaj przez te maseczki, nie wiem, tak obserwuję te właśnie spacery rodziców z dziećmi, to te dzieci bardzo są, będą ubogie emocjonalne. Ponieważ one nie widzą tych emocji w czasie rozwoju, kiedy się mama uśmiecha, a to jest niezmiernie ważne. I później dzieci, które korzystają bardzo dużo z tych ekranów, nie potrafią w rzeczywistości odczytywać emocji drugiej osoby. I ona tak później dorasta, cały czas tylko robią zdjęcie temu dziecku. I dlatego była też taka akcja, pamiętam, żeby rodzice nie nagrywali na tych różnych przedstawieniach, bo każdy był skupiony na nagrywaniu, a tak naprawdę nikt nie był skupiony na tym, jak występuje dziecko. I dzieci nie widziały rodziców, tylko widziały same smartfony. Proszę Państwa, bardzo dużo mamy takich nieodpowiedzialnych rodziców i to się właśnie później przyczynia do tego, że mamy do czynienia z fonoholizmem. Bo to nie jest tak, że to się zrobiło dnia na dzień. To są różne wcześniejsze kontakty, wybory rodziców często. Bardzo, jak zobaczyłam ten film na YouTubie, on mną wstrząsnął. Ja na początku myślałam, że dziecko jest głodne, bo tak historycznie płacze, ale jak zobaczyłam, dlaczego tak płacze, to byłam wstrząśnięta. Są nieodpowiedzialni rodzice. Ja puszczę tu kawałek tego, a my nie słyszymy. Nie będziemy mogli. To nic nie da, księże, bo tutaj jest słabe to nagłośnienie. To dziecko w każdym razie tutaj strasznie płacze. To jest zupełnie. Dziecko płacze, ponieważ został mu odebrany. Może tu chyba poszło przez to, bo bieżącego slajdu, bo tutaj nic nie słychać. Nie? Bo tu przez komputer też nic nie słychać. Szkoda, bo mam dużo takich filmików. Proszę Państwa, dziecko tak płacze, ponieważ został mu odebrany smartfon. Zaraz zobaczymy, jak rodzice po prostu w ten sposób droczy z tym dzieckiem. Dostaje takiego ataku, histerii i zaraz zobaczycie, że jak rodzic dziecku da smartfon, uciszone, uspokojone dziecko jakby co najmniej dostało smoczka, czy mama go przytuliła. To nawet nie jest ważne, że ta mama go przytulia, tylko że dostało dziecko z powrotem smartfona. I za chwilę znowu zostanie odebrane i znowu dziecko wpadnie w taką histerię. To są nieodpowiedzialni rodzice. I mamy mnóstwo dzisiaj takich nieodpowiedzialnych rodziców, którzy powoli przygotowują sobie nieświadomie swoje dzieci, które będą miały w niej problem z nadużywaniem tych fantastycznych mediów.
Proszę Państwa, te media są bardzo intuicyjne w obsłudze, to o czym wcześniej wspominałam. Że tutaj nie trzeba mieć żadnej wiedzy, żeby z nich korzystać, tak? No, dzieci się bardzo szybko uczą. My za każdym razem, jak mamy nowego pilota, nie wiem, nowy model smartfona, musimy trochę czasu poświęcić. A dziecko bez względu na to, jaki to jest model, bierze i za pomocą prób i błędów szybciutko sobie daje z tym radę. I teraz, proszę Państwa, tutaj mamy też z YouTube'a taki właśnie filmik, który pokazuje dziecko, które najpierw widać, że to dziecko miało bardzo dużo kontaktów z monitorami, z tabletem, ze smartfonem, bo jak dostaje gazetę, to tak samo się zachowuje z tą gazetą, jak wcześniej ze smartfonem. Tutaj jest przetłumaczone, bo to były angielskie napisy, przetłumaczone są po polsku, ale tutaj nam nie będzie akurat przeszkadzało, że nie ma głosu, tak? I zobaczcie, jakie są ruchy dziecka ręki. Takie, no właśnie, rozsuwanie, ściąganie obrazu. No i co, paluszkiem dotyka, nic się nie dzieje, nic się nie zmienia w tej gazecie. Zepsute, czy co? Co się stało z tą gazetą? Jak dziecko będzie miało do wyboru, proszę Państwa, później tablet, smartfon, a gazeta, wybierze zawsze to migający ekran. Bo gazeta, książka będzie mu się wydawała bezużyteczna, mało interesująca. Tam się nic nie dzieje, nic go jakoś co chwilę nie zaskakuje. Zobaczcie, tutaj dziecko robi eksperyment na nóżce, czy przypadkiem się paluszek nie zepsuł, że no nie działa. Dziecko dotyka, się nic nie zmienia. No nie, no paluszek działa, tak? A więc jak będzie miało możliwość wyboru, to na pewno wybierze to, co łatwiejsze. I to jest właśnie uciekanie też później od czytania. A jak nie czytamy, to nie rozwijamy się intelektualnie. Jeśli nie rozwijamy intelektualnie, no to proszę Państwa, no właśnie dla rocznej córeczki magazyn nie działający iPadem. I tak będzie przez całe życie. Proszę Państwa, twórca właśnie iPada swoim dzieciom nie udostępniał takich tych wynalazków. I dzieci otrzymywały bardzo późno. Wszyscy myśleli, że ich dzieci mają. Nie, oni u swoje dzieci chronili, bo wiedzieli, czym to grozi, tak? A my często, rodzice często, no niestety, no wykorzystują i chcą dobrze. Bo żeby, no właśnie, uczyło się, ale naprawdę dziecko się tak szybko rozwija i bardzo szybko opanuje również te nowe media. Tutaj oczywiście też no, nic nie usłyszymy, nie zobaczymy, że no, dziecko w kontakcie z rodzicem te 15 minut od czasu do czasu jak najbardziej może, ale pokazujemy nie jako coś tam zabawa, taka, że ja sobie tylko oglądam, tylko jakiś program edukacyjny, jakaś aplikacja. I tutaj widać, że ten chłopczyk z tatą, bo tutaj tata mu mówi, co ma robić, że to jest dla niego narzędzie jakieś edukacyjne, narzędzie zabawy, ale poprzez naukę. To spełnia swoją jak najbardziej rolę, tak? I tu dziecko będzie robiło różne zadania, ćwiczenia i tak dalej. Coraz częściej, no właśnie, pokoje dziecięce są wypełnione tymi ekranami, a zabawki, które przygotowywały zabawka uczyła różnych ról. Przygotowywała najpierw do szkoły, potem do pracy, a dzisiaj właściwie dzieci nie mają takiej możliwości, bo bardzo duża część ich wolnego czasu niestety spędzają oni właśnie z monitorami. Oczywiście też jak wysyłamy dzieci na świeże powietrze, to też się powinno nie wysyłać bez tych wynalazków. Proszę Państwa, zobaczcie, jakie są agresywne i bym powiedziała perfidne reklamy. Tymi reklamami cała Polska była bardzo mocno obklejona, wielkie billboardy. Mój kandydat na wrzesień. Reklama skierowana do kogo? Do dzieci wieku nauczania początkowego, rozpoczynających naukę. Mój kandydat na wrzesień obiecuje zmniejszyć deficyt celujących ocen na świadectwie, jeśli kupisz mi tablet. Komu dziecko obiecuje? Nauczycielowi? Nie, rodzicom.
Obiecuję redukcję ilości uwag w dzienniczku, jeśli kupisz mi smartfon. Znowu rodzicowi. I kolejne, podniesienie oceny minimalnej, jeśli kupisz mi laptopa. Proszę Państwa, badania naukowe pokazują zupełnie co innego. Teraz, że dzieci, które codziennie korzystają z mediów, niestety nie mają lepszych ocen, nie następuje szybszy rozwój intelektualny, a wręcz odwrotnie. I tutaj jest to manipulacja rodzicem, ponieważ się uderza w rodziców, że rodzicu, jeśli ty nie kupisz swojemu dziecku w tym nauczaniu początkowym tych fantastycznych danach, to twoje dziecko będzie miało gorsze oceny w szkole. Będzie się gorzej przez ciebie uczył. A właśnie, że nie, będzie odwrotnie. Będą uwagi w dzienniczku, będzie na pewno też, dlatego że dzieci głównie wykorzystują te media nie do nauki, tylko do rozrywki. Nie będzie czasu po prostu na naukę. Komputronik też takie reklamy, kup mi mamo, kup mi tata na dzień dziecka, wypasionego smartfona. Ja się pytam, po co i w jakim celu. Proszę Państwa, tak jak wcześniej wspominałam, polskie dzieci są w Europie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wykorzystanie właśnie dzieci, które mają swoje smartfony. Polska jest na pierwszym miejscu, 83%, tak? Zobaczmy tutaj inne, Japonia 20%. Jest tak mocno rozwinięty przemysł technologii informacyjnej. Wszystko w odpowiednim czasie. To ma być narzędzie nauki i pracy. Proszę Państwa, takie największe badania, jakie mi się udało znaleźć, jeżeli chodzi o korzystanie z mediów mobilnych przez małe dzieci, byłyby wykonane przeprowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w 2015 roku. I to 5 lat temu, 6 prawie już, te badania były wstrząsające. To pokazało, jak wielu rodziców sobie nie zdaje sprawy, no właśnie co, no w jaki sposób no negatywnie wpływa na rozwój swoich dzieci, tak? Swojego dziecka, jak się przyczynia do pewnego zahamowania tego rozwoju intelektualnego. 64% dzieci w wieku od pół roku do, no to jest ten wiek przedszkolny, 6,5, zerówka, korzysta z urządzeń mobilnych, a więc telefonów, smartfonów. I tutaj 25% tych dzieci wtedy korzystało codziennie. 26% tych dzieci 5 lat temu, proszę Państwa, dzisiaj na pewno znacznie większy procent dzieci posiadało już własne urządzenie mobilne. Prawie 80% dzieci ogląda, no wykorzystuje te media do czego? No właśnie do oglądania filmów. Więc wyrabia się nawyk już ciągłego oglądania, grania, takiej rozrywki biernej. Rozrywki, gdzie ja właściwie się nie ruszam, a ruch jest niezmiernie ważny do rozwoju intelektualnego. 62% gra na smartfonie lub na tablecie. 63% dzieci zdarzyło się bawić tabletem, smartfonem bez konkretnego celu. A więc prawie połowa rodziców daje dzieciom w nagrodę te urządzenia mobilne. Nie powinna się dawać nagrodę. To jest narzędzie pracy, nauki. A więc to nie jest nagroda, bo dziecko będzie wszystko robiło, żeby tylko dostać nagrodę właśnie to urządzenie. Prawie 70% rodziców udostępnia swoje urządzenia mobilne, telefony, smartfony, inne takie te urządzenia mobilne, kiedy muszą się zająć swoimi sprawami. Czyli mamy do czynienia z, tak bym powiedziała, elektronicznym placem zabaw, elektroniczną niańką, elektronicznym smoczkiem, dosłownie. Proszę Państwa, gdzie dzieci korzystają? No najwięcej oczywiście w domu, w czasie jazdy samochodem, w kolejce, praktycznie no wszędzie tam, gdzie się gdzieś tam czeka. To są takie, ja wiem, każdy jest zapracowany, ma mało czasu, ale w takich momentach w kolejce, podczas no, spotkań rodziców ze znajomymi, to zobaczcie też 46% prawie podczas jazdy gdzieś właśnie pociągiem. Jak długo jedziemy samochodem, to też jestem za tym, żeby dać, ale nie całą drogę, żeby dziecku szybciej ta droga minęła.
ale po prostu wiele osób nadużywa i w każdym wolnej chwili daje, przyzwyczaja, wyrabia nawyk. Dzieci malutkie, a więc do 3 roku życia, smartfon przegra tylko z bardzo atrakcyjnym jakimś zabawką, pluszakiem, jakąś bardzo atrakcyjną lalką. Jeżeli będzie to mało atrakcyjna zabawka, to już niestety będzie wolało smartfona. Dzieci starsze już będą wybierały od 4-5 rodzica i będą wolały właśnie medium to mobilne. Jeżeli będzie miało do wyboru, oczywiście będzie wolało tablet, bo jest większy ekran. Wielu rodziców, no właśnie, daje, bo chce, żeby się dziecko czegoś nauczyło. Jednak, no właśnie, bo tutaj rodzice w tym badaniu podawało powody, dlaczego daje. Wielokrotnego wyboru, dlatego nam tutaj te wyniki się nie sumują do 100. Aby, no właśnie, dzieci, rodzice dają, żeby się czegoś nauczyło. Samo się bardzo często nie nauczy, bo będzie intuicyjnie szukało, wędrowało po tym kolorowym świecie. Ale 70% tak naprawdę większość tych rodziców chce, żeby on się po prostu bawiło. I tak zostanie później, że faktycznie się ciągle będzie tylko bawić. Lub 30% prawie, żeby się czymś zajęło. Oczywiście mamy bardzo dużo różnych aplikacji i dzieci, które korzystają, mają takie swoje urządzenia, to z tych aplikacji korzystają. Niektórzy rodzice udostępniają raz w tygodniu, niektórzy kilka razy w miesiącu. Proszę Państwa, tak jak z zabawkami. Im mniej zabawek, dzisiaj są dzieci przebodźcowane, za dużo. Tak samo z tymi aplikacjami. Im mniej aplikacji, tym też lepiej. Bo jak mamy za dużo, to tak naprawdę dziecko ma bardzo dużo różnych aplikacji, programów edukacyjnych i żadnej aplikacji do końca, czy programu edukacyjnego nie dokończyło. Wszędzie po trochu. I uczy się czego? Skakania, nie dokończenia żadnej sprawy, nie doprowadzenia jej do końca. I to później się przeniesie do szkoły, że żadnej pracy domowej nie dokończy, żadnej pracy, która będzie mu gdzieś tam zlecona, nie zrobi. No to będzie takie ciągle przez te media rozchwytywane, zainteresowane co chwilę czymś innym, czymś nowym. Tablet, smartfon to, proszę Państwa, nie smutek. Nie można nie uciszać i właściwie nie powinien występować w tych pierwszych okresie wychowania dziecka. Przede wszystkim ma być osoba dorosła, kontakt z żywymi osobami, z zabawkami, które będą rozwijały dzieci. Bardzo duże badania Fundacji Dbam o mój zasięg, to chyba myślę, że są największe badania w Europie, bo to są na 30 tysiącach młodych ludzi w całej Polsce. Te badania niestety potwierdzają, pokazują, że bardzo nadużywają młodzi ludzie. Do czego wykorzystują te media? No do rozrywki. Za przyzwoleniem często właśnie rodziców często nie wiedzą w ogóle, co oni robią, jak wykorzystują. 84% używa telefonów na przerwach między lekcjami. W chwili obecnej, no właśnie, były lekcje, później była przerwa, też były online, ale te dzieci często nie miały żadnej przerwy, bo w szkole to chociaż wyszły z klasy, a w domach bardzo często one całe do południa czy po południe 7-8 godzin siedziały przed. I tu będziemy na pewno mieć po tym bardzo dużo problemów, no właśnie takiego nadmiernego korzystania. Wiele dzieci będzie już, może jeszcze nie będzie problematycznie korzystających, jeszcze nie wszystkie uzależnione, ale będzie ku temu powoli może zmierzać. A więc dziecko, kiedy powinno odpoczywać, młody człowiek również, na tej przerwie, te przerwy są też po coś, żeby ten mózg odpoczął od pewnych treści. To jest w pewnym ciągu, dlatego wiele szkół wprowadziło w regulaminy właśnie, że sposób wykorzystywania czy korzystania z telefonów w szkole. Proszę Państwa, prawie 34% uczniów przyznawało, że często korzystało z telefonów na lekcjach, w celach nieedukacyjnych, nie szukania informacji, tylko po prostu w celach prywatnych. Prawie 30% przyznawało się, że z powodu korzystania z telefonów, smartfonów, tabletów ma mniej czasu na naukę. Bo jak się
otworzy jeden portal, jeden filmik, to po prostu ten czas leci. I nie wiadomo, kiedy cały wieczór zleciał, nie zdążyli się przygotować, odrobić lekcji. 31% uczniów wskazywało, że w szkołach nie ma żadnych zasad korzystania, czy właściwie są nieokreślone, a jeżeli nawet nieraz były, to nikt tego nie przestrzegał, albo nie było jasno, konkretnie powiedziane. Też jak ustalane są jakieś takie, bym powiedziała, zasady, regulaminy, należy konsekwentnie też tego przestrzegać. Bo młodzi się uczą nawirować też, manipulować później, no co, litera dla litery, jakiś paragraf dla paragrafu, a nikt tego nie przestrzega. Proszę Państwa, 46% stara się mieć młodzieży zawsze przy sobie telefon, również wtedy, kiedy kładą się spać i pierwszą czynnością, jaką wykonują, kiedy wstają, to jest sprawdzają, co się przez ten czas wydarzyło na ich telefonie, ile różnych informacji przyszło i tak dalej. Wiele osób również przerywa sen, bo korzysta, odpowiada na różne te informacje, zawiadomienia, które otrzymuje. Proszę Państwa, 33% uczniów odczuwa niepokój, kiedy nie ma przy sobie telefonu bądź jest rozładowany. Mówimy o zjawisku FOMO. Nawet tu już będziemy mieć właśnie, wchodzimy w to grzęzne, bym powiedziała, takie środowisko prowadzące do fonoholizmu, do uzależnienia. Ciągle mi ten telefon musi towarzyszyć. Pierwszą czynnością, jaką wykonuję po przebudzeniu, jest sprawdzenie, wzięcie do ręki telefonu i ostatnią, jaką wykonuję przed zaśnięciem, to również kontakt z telefonem. I to powoli, to nie jest tak, powoli to buduje, to powolne oswajanie, przyzwyczajanie, przywiązywanie, też bym powiedziała tak bardzo mocno, właśnie do tego korzystania, no wręcz takiego mocnego, silnego, bez tego się już później nie można obejść. Proszę Państwa, tutaj też mamy fonoholizm, nomofobia, to są dwa podobne słowa, które właściwie o to samo chodzi. Tutaj wizja spędzenia bez telefonu kilku godzin dla takich osób, dla młodych ludzi, wprowadza ogromny niepokój. Wręcz w formę jakiejś takiej fobii, która się określa no właśnie albo nomofobią, czy też zamiennie mówi się o fonoholizmie. Ciągle muszę mieć przy sobie, jak tego telefonu nie ma, to po prostu ja już zostaję, drżą ręce, gdzieś on mi zniknie z zasięgu moich oczu, nie daj Boże, jakby się rozładował i tak dalej. Proszę Państwa, 50% uczniów, a więc co drugi uczeń przyznawał, że będąc w domu z rodzicami, kontaktują się za pomocą mediów. A więc nie idzie się do drugiego pokoju, na piętro, jak w domku mieszkają z rodziną, tylko za pomocą właśnie tych mediów się porozumiewają. Tak naprawdę wchodzimy do domu, to powinni wszyscy odkładać w jakieś jedno umówione miejsce. Wszyscy domownicy, pierwsi rodzice. Bo jak rodzice to zrobią, to i dziecko szybciej odłoży, tak? Nawyk taki sobie zrobić. Na pewno też te telefony nie powinny być w czasie snu, w nocy, w pokojach dziecięcych. Też niechby było jakaś, nie wiem, skrzynka po jednym gdzieś. Sieć powinna być też odłączona, bo rodzice śpią, a dzieci tak naprawdę później buszują w internecie. Proszę Państwa, 35% rodziców nigdy nie rozmawiało ze swoimi dziećmi na temat szkodliwości nadmiernego korzystania. Rodzice zaopatrują dziecko w taki sprzęt, w ogóle nie rozmawia. Nie ma żadnych jakichś zasad, jakiegoś kodeksu domowego. No po prostu ma i koniec. To jest jego urządzenie, jego telefon. Ale też muszą być jakieś po prostu ustalone zasady korzystania. Jakieś konsekwencje. Dziecko nie umie też korzystać. Dziecko tu i teraz wykorzystać zabawa, fajnie, ma być ciekawie i tak dalej. Nie myśli o tym przyszłościowo, a na pewno nie myśli w kategoriach jakiegoś uzależnienia. Nie będzie na pewno dotyczyć. 15% uczniów przychodzi do szkoły niewyspanych.
powodu nadmiernego korzystania z mediów w nocy. Gry, czy czatowanie, czy coś tam innego. No oczywiście też mówi się o pokoleniu narcyzów, tak? Selfie wykonywania. Się patrzy na te tablice różnych portali social mediów, no to ja na przykład wielokrotnie też niektóre osoby to non-stop swoje zdjęcie na podstawie konta na tablicy konkretnej osoby, wiem co ona robiła przez cały tydzień, miesiąc praktycznie, rok, gdzie była, z kim i tak dalej, jak była ubrana, wyglądała, często te zdjęcia jeszcze podretuszowane prawdopodobnie są. A więc prawie 30% raz dziennie chociaż umieściło swoje zdjęcie, a 6% robi to kilkadziesiąt razy dziennie. Prawie 38% nie wyobraża sobie już życia bez używania telefonu. To już jest, proszę Państwa, widziałem taki, czerwona lampka się zapala. Uwaga, to już jest problem, jeżeli się ktoś nie wyobraża życia. To jest narzędzie komunikacji, jest jak najbardziej bardzo potrzebne, ale jeżeli ktoś nie jest w stanie na jakiś czas go odłożyć, tego telefona, smartfona, czy tablet, czy inne każde medium, no to świadczy o tym, że ja mam problem pewien. Proszę Państwa, no, chciałam tu przywołać Manfreda Spitzera, to jest to niemiecki psychiatra, można powiedzieć, jest to bardzo ostro, powiedziałam, głośno mówiący lekarz, psychiatra, który jest też praktykiem, nie tylko naukowcem, ale jest ordynatorem oddziału, gdzie leczy się dzieci i młodzież uzależnioną od nowych mediów w Bawarii, w Ulm, w klinice właśnie w Ulm. Od wielu lat jest to lekarz, który jest to najmłodszy lekarz w historii Niemiec, który został ordynatorem oddziału psychiatrycznego. Bardzo szybko właśnie został tym ordynatorem, bo był wybitnym lekarzem, był wybitnym naukowcem też. Proszę Państwa, pisze praktycznie, nie wiem, kilka książek w ciągu roku wydaje. Wszystkie, większość dotyczy właśnie, w jaki sposób funkcjonuje mózg. Jak to się na różne uzależnienia przekłada. I myślę, że największy taki rozwój przyniosła mu książka Demencja cyfrowa. W 2012 roku pamiętam, że to tak, no, takim wielkim echem się obiło na całym świecie. Dużo kontrowersji różnych też, dużo go atakowało naukowców też, że przesadza, ale dzisiaj już mu większość tych, którzy go krytykowali, że jednak miał rację. On jest, w Polsce jest 5 jego książek przetłumaczonych, Jak uczy się mózg, Demencja cyfrowa, Cyberchoroby, ostatnia Epidemia smartfonowa. Każda z tych książek, uważam, najlepsza jest Demencja, ale każda z tych książek po prostu pokazuje, w jaki sposób te media no właśnie zawładają nami. Jak pozbawiają nas rozumu. W tym podtytule Demencji cyfrowej, w jaki sposób pozbawiasz rozumu siebie i swoje dziecko. To jest książka, którą powinien przeczytać każdy, najpierw rodzic, a potem nauczyciel, wychowawca, każdy, kto ma do czynienia z młodymi ludźmi, każdy, kto chce, bym powiedziała, twórczo korzystać z tych mediów. Proszę Państwa, dlaczego powstała taka książka? No właśnie, bo bardzo dużo. On tu przytacza w tej książce badania z całego świata dotyczące właśnie problemów nadużywania, korzystania i do czego to prowadzi. Zebrał wszystkie te badania właśnie w tej książce, poparł je również swoimi badaniami. Czym jest ta demencja cyfrowa? Bo nam się głównie demencja z demencją starczą, z ludźmi starszymi kojarzy. Demencja cyfrowa dotyczy młodego pokolenia. To sformułowanie jako jednostka chorobowa została sformułowana w 2007 roku w Korei. Dlaczego tam? Bo tam jest najwyższy poziom wykorzystywania technologii informacyjnych i najwyższy poziom, jak do tej pory, uzależnień od właśnie mediów. Tam jest bardzo dużo uzależnionych młodych ludzi. Tam się już prowadzi terapię na bardzo wysokim poziomie. Tak? Czyli jest zakłócenia pamięci, uwagi, koncentracji, deficyt emocjonalny, objawy ogólnego otępienia.
dzisiaj wiele dzieci, młodych ludzi, młodzieży również, ma takie deficyty, ma takie problemy. Tutaj były badane mózgi, jak Manfred Spitzer, proszę Państwa, parę lat temu był zaproszony przez Uniwersytet Gdański na takie też konferencję wielką, miał jeden wykład. On przedstawiał, on bardzo dużo mówił i pokazywał różnych badań, jak rozwija się mózg, jak te media elektroniczne mają wpływ na kontakt, na rozwój mózgu. I on tutaj właśnie pokazywał i tłumaczył, że dokładnie tak samo jak choroba sierocca, dziecko nie rozwija mózgu, nie rozwija się mózg u dzieci, które mają chorobę sierocą. Domy dziecka jest zaniedbane. Dziecko do rozwoju potrzebuje różnych kontaktów. Im więcej takich bodźców, kontaktów z rzeczywistością, tym się lepiej rozwija mózg. I on tutaj właśnie to obrazował różnymi takimi przykładami. Tutaj mamy też, pokazywał nam, jak wygląda mózg dziecka, które ma bardzo, przepraszam, ten od lewej, gdzie jest bardzo dużo właśnie tych czerwonych punktów, to wykonywanie prozaicznych czynności, bym powiedziała, mycie zębów, sznurowanie, układanie puzli, czy tam czegokolwiek, więcej porusza ośrodków mózgu aniżeli granie, układanie puzli na monitorze, tabletu, komputera i tak dalej. Dziecko, które się nie nauczyło układać prawdziwych puzli, nie powinno robić tego na tablecie, smartfonie. Już nigdy się nie nauczy tego. Dlatego jest tak ważne właśnie, aby jednak jak najpóźniej opóźniać ten moment jakby wyposażania dzieci w te nowe media. Czego potrzebuje mózg do intensywnego rozwoju? Na pewno nie tych fantastycznych wynalazków. Przede wszystkim właśnie tej rodzicielskiej miłości, tego dotyku, przytulania, przemawiania, śpiewania, kontaktu wzrokowego. Bardzo ważny ten kontakt wzrokowy. Dziecko uczy się odpowiadać też odpowiednio różnymi emocjami. Dzieci, które nadużywają mediów, proszę Państwa, unikają kontaktu wzrokowego. Nie potrafią spojrzeć drugiej osoby, one się boją. One no, czują się nieswojo, jak druga osoba patrzy mu w oczy. I to już też pokazuje, że mam do czynienia z dzieckiem, które nadużywa mediów, dziecko, które mnie patrzy w oczy. Im więcej właśnie tych relacji, kontaktów realnych, tym lepiej. Dziecko chłonie bardzo te właśnie pozytywne emocje, jak gąbka, i jak najwięcej należy dostarczać właśnie w tych rzeczywistym środowisku, kontakcie. Poczucie bezpieczeństwa, które ma wówczas, gdy jest zaspokajane jego podstawowe te potrzeby. I równy emocjonalne poczucie te bezpieczeństwa, również materialne. Dzisiaj jest tak, że dzisiaj głównie są zaspokojone potrzeby materialne. Dzieci są zasypane gadżetami, zabawkami, a nie mają zaspokojonych potrzeb, proszę Państwa, tych emocjonalnych. I dlatego takie dzieci stają się ofiarami później właśnie tych uzależnień medialnych. Następnie, proszę Państwa, no jak się jest w kontakcie z dzieckiem, się ogląda jakieś, korzysta z mediów, wystraszy się, czy nie wiadomo, jest to normalne, przytulimy dziecko, jakiś skomentujemy, już jest inny przekaz tego przekazu do dziecka, tak? Aniżeli jak dziecko siedzi i tylko samo korzysta. Dziecko też potrzebuje pewnej dyscypliny, ale to nie ma być dyscyplina tylko kara jakieś, tylko wskazówki, tak? Ten rodzic musi wiedzieć dokładnie, co wolno, czego nie wolno, jakie zasady. Nie ma bezstresowego wychowania. Musi znać jakieś zasady, normy, które obowiązują w środowisku, jakieś rytuały też. Jak wygląda dzień dziecka, nie taki spontan, coś jak ktoś tam będzie. Takie właśnie spontaniczne, chaotyczne, niewychowywane dzieci mają później ogromne problemy również w szkole. Z odrabianiem lekcji, ze wszystkim. Ciągłe gubienie, nieumiejętność odszukania czegoś, takie rozkojarzone te dzieci. Te rytuały są też niezmiernie ważne w domu i przestrzeganie pewnych rzeczy. Dziecko potrzebuje takich przyjaciół, partnerów, przewodników,
nie policjanta, rodzica jako policjanta, ale takiego właśnie nauczyciela, przewodnika, który będzie po prostu prowadził stymulacji zabawą, ale nie grą komputerową, tylko rozwijającą zabawą. Proszę Państwa, dziecko się poprzez zabawę uczy, poznaje świat, ono cały czas chce poznawać. Zwróćmy uwagę, jak obserwuję małe dzieci, ono cały czas się uczy, chce cały czas poznawać świat i teraz w momencie, gdy my go wsadzamy przed te monitory, jakby już nie chce tego świata poznawać. Wybiera to, co jest łatwiejsze. Dlatego, no tak na to bym zwracała uwagę i tak sygnalizowało. Jakie są te zagrożenia? Tutaj oczywiście tej takiej natury i fizycznej, i emocjonalnej, i psychicznej. Proszę Państwa, pamiętamy, jak wchodziły komputery do naszych domów, rodzin, szkół, ile było różnych informacji, wszędzie się mówiło, jak powinno wyglądać miejsce pracy i tak dalej, a więc żeby to no, było takie ergonomiczne, żeby no, jakaś higiena została zachowana, tak? Czy dzisiaj ktokolwiek, ja nie widzę, po tym jak widzę, jak osoby różne korzystają ze smartfonu, żeby ktokolwiek na to zwracał uwagę. Dlatego się coraz częściej mówi o smartfonowej twarzy czy SMS-owej szyi. Ja tu czekając dzisiaj na księdza, nim ksiądz mnie tutaj przywiózł, stałam tam z 5 minut i widziałam, jak przyjeżdżają samochody, co się dzieje tam akurat koło szkoły i wyższej uczelni. Z drugiej strony, pan jedzie w samochodzie SMS, czy tam, nie wiem, coś przed telefonie robił, tak? To jest karalne. To jest przestępstwo, nie wolno takich rzeczy robić. Tak samo, proszę Państwa, za chwilę będzie, bo to nie wiem, czy już wreszcie, czy to zaraz wejdzie, na pasach. Jeżeli będziemy przechodzić ze smartfonem, wzrokiem utkwionym w smartfonie, mamy mandat. Dlaczego? Bo jest tak dużo wypadków. Bo jestem tak zaabsorbowana tym, co jest w tym właśnie wirtualnej rzeczywistości, że nic coś wkoło nie dzieje. W ubiegłym roku w Katowicach zginęła właśnie 18-19-letnia studentka przejechana przez tramwaj, bo była, miała właśnie smartfon i słuchawki na uszach, rozmawiała, no i niestety potrącona i wypadek śmiertelny. Proszę Państwa, nikt nie zwraca na to, albo bardzo mało kto zwraca na to uwagę. Coraz większe problemy zdrowotne. Tu jeszcze dzisiaj ortopedzi, lekarze, fizjoterapeuci na to coraz częściej zwracają uwagę. Coraz więcej młodych ludzi, głównie młodych ludzi, przychodzi z różnymi obciążeniami fizycznymi głowy. Głowa, która jest no, w postaci horyzontalnej, więc takie normalne, jak chodzimy, stoimy, waży po 4-5 kg i jest to też pewien ucisk na kręgi szyjne, tak? Ale każde schylenie i teraz ileś godzin trzymanie w takiej pozycji, to pokolenie pochylonych głów powoduje, że te kręgi szyjne są bardzo mocno nadwyrężone. To jest tak, jakby mi ktoś położył worek ziemniaków na szyję i kazał chodzić przez pół dnia albo cały dzień. Tutaj te kręgi, te przestrzenie między kręgami nie oddychają i dochodzi do zwyrodnień. I to jest nagminne zaraz będzie. Tak jak do tej pory głównie były problemy z kręgosłupem lędźwiowym, odcinkiem lędźwiowym, tak teraz będzie za chwilę, już jest u wielu pacjentów właśnie z tym szyjnym i obciążenie też za chwilę tych klatki piersiowej. Pewno warto zwrócić na to uwagę i tak naprawdę najdroższa forma to byłaby taka. Dlatego jest też tak ważna ta higiena, by cały czas nie korzystać z tego smartfonu, tak? W takiej pozycji jeszcze. Jednak trzeba zmieniać tę pozycję. Jak musimy to, żeby często jednak zmieniać pozycję. Proszę Państwa, kremy dotykowe są szkodliwe dla rozwoju motorycznego. Dlaczego? Bo tylko pracuje jeden paluszek. Mała motoryka, a więc niezbędna do przygotowania do nauki pisania, jest niewyćwiczona. Dziecko nie potrafi, ma niewyćwiczone są te paluszki, mięśnie i tak dalej. Ono ma budować, ono ma konstruować różne rzeczy, mają ćwiczyć się paluszki, tak? I teraz najmniejszy ruch paluszkami, wiązanie sznurowadeł, więcej ośrodków mózgu porusza, niżeli najlepsza gra dydaktyczna w komputerze, internecie, w smartfonie i tak dalej.
Warto sobie z tego zdawać też sprawę. Jest zmniejszona siła dłoni, a więc wiadomo, że dziecko będzie miało problem, jak będzie pisało. Naprawdę to są, wydaje się, błahe rzeczy, ale bardzo ważne. Dla rozwoju intelektualnego każdy ruch ma niestety bardzo duże znaczenie. A my pozbawiamy dzisiaj dzieci w bardzo dużej ilości takich ćwiczeń poprzez zabawę. Problemy zdrowotne tutaj układu mięśniowo-szkieletowego, na ten temat się najczęściej mówi, dlatego nie będę tu już na ten temat mówić. Zaburzenie snu, procesów snu. Dlaczego? No bo cały czas ośrodek mózgu jest pobudzany, że jest, no właśnie, praca. Jeżeli ja leżę w łóżku, jeszcze przeglądam przed snem smartfon, korzystam z smartfona, tabletu, ja cały czas pobudzam ten mózg i później są problemy ze śnięciem. Tak naprawdę powinno się co najmniej godzinę, jeżeli chodzi o dzieci, przed snem godzinę, młodzież, wyłączone, powinien wszystkie odłożone, wszelkie monitory. Nie powinno nawet w ogóle być nawet pokoje dziecięce, bo to będzie, czy młodzieży, bo to będzie niestety, a zapaliło się światło, ktoś na pewno napisał, tak? Będzie przerywało sen. Niewyspane dzieci obniża rozwój, później uważność w szkole na drugi dzień. Znacznie gorsze są wyniki wówczas nauczania. To jedno zazębia się o drugie. Wszystko jest niezmiernie ważne. Dziecko musi się wyspać. Nie są depresje, bo dzieci naprawdę są przemęczone, a są nieodpoczęłe, bo kiedy one miały odpocząć? One są, my dzisiaj bardzo dbamy o wygląd, o jakieś, nie wiem, o zdrowe żywienie. A mózg jest przebodźcowany. Nie dajemy odpocząć mózgowi. Mózg musi odpocząć. Dlatego zero jak naj, no, tego kontaktu właśnie w nocy. Nie śpimy gdzieś, nie ma go pod poduszką, jak to dzieci, młodzież ma, albo blisko zaraz, gdzieś daleko. Najlepiej w drugim pokoju, nie będzie kusiło. Ponieważ no jeżeli cały czas wieczorem się korzysta, oświetla nas, tak, to pobudza też ośrodek mózgu i tutaj mózg myśli, że już jest świt i należy wstawać, i dlatego nie możemy zasnąć, nie może później chcemy zasnąć, a nie możemy. Zaburzenia wzroku, skurcz akomodacyjny, czyli wzrok dziecka się rozwija. Patrzenie, widzenie przestrzenne na boki i tak dalej. Musi patrzeć na różne odległości, na różne przestrzenie. Jeżeli od małego ma podkładany krótki, no blisko ten monitor, będzie problem, proszę Państwa, ze wzrokiem. Już okuliści się też alarmują. Problemy z patrzeniem na boki. To są naprawdę bardzo ważne rzeczy, bardzo ważne sprawy, o których sobie nie zdajemy często sprawy. Nadmierna otyłość, brak relacji, nie korzystamy w czasie posiłków, a niestety wiele osób tak robi. Najpierw to się zaczyna od małego. Dziecko nie chce jeść, to się włącza bajkę i dziecko uczy się, że zawsze jedzeniu towarzyszy, naczynie oglądaniu towarzyszy jedzenie. Dziecko nie uczy się, no właśnie, nie uczy się gryźć, nie czuje smaku, nie delektuje się tym, czym je. I to później całe życie takiemu dziecku towarzyszy, bo zawsze będzie później karmione dalej, patrzy. To też później zaburzone relacje, bo nie rozmawiamy ze sobą w czasie posiłku, tylko każdy patrzy, no właśnie, dziecko na film, ktoś tam przegląda też i tak dalej, i tak dalej. Nie ćwiczy się również mięśni twarzy, no bo się nie gryzie, nie je. To ma wszystko wpływ również na to odpowiednią wymowę, ukształtowania. Tutaj mięśni twarzy, tutaj też z tego tytułu będą wady wymowy, no właśnie. Dziecko nie zwraca też na to, co je, ile je i zawsze, jak się korzysta z mediów, się podjada. Mamy efekt kartopla, czyli nadużywania, podjadania non-stop. Ja dzisiaj widziałam też taką bardzo młode, otyłe dziewczęta i też przyglądałam się, co jadły, co w czasie podróży. Najbardziej słodkie soki piły i miała jogurty. Ale też, no właśnie, słodzone takie. No dzieci też, młodzież też później nie wie, co jest niezmiernie ważne też. Tu jest dieta odpowiednia, też niezmiernie ważna dla rozwoju też mózgu. I później ten cały czas ten sposób, ten nawyk zostaje.
idziemy do restauracji, cała rodzina czeka na posiłek, nie rozmawia, nie wykorzystuje się ten czas na nawiązywanie relacji, tylko no co się robi? Korzysta się, jak gdyby dalej się wciągamy w to odciąganie od drugiego człowieka, uciekanie od różnych problemów, od różnych no, trosk dnia codziennego. Mamy też wersję choroby cyfrowej choroby lokomocyjnej, szybkie, szczególnie u małych dzieci to jest. Szybkie przewijanie witryn może powodować u dzieci nudności, zaburzenia równowagi, problemy z koncentracją, niewyraźne widzenie, uczucie zagubienia. Proszę sobie, jak będziemy jechać samochodem koło kierowcy, wziąć laptopa i sobie próbować poopracować. Zobaczymy, że będzie dokładnie to samo. I to samo mają dzieci. I proszę Państwa, smartfony modyfikują działanie mózgu. Zmuszają do permanentnej wielozadaniowości, a więc ten mózg nie jest do tego dostosowany. I teraz dziecko odprawia lekcję i przychodzi SMS, tutaj słucha czegoś, tam jakiś filmik na YouTubie, coś tam. I ciągle odrywa się od tego, co tak naprawdę robi. Ma odrabiać lekcje, tak naprawdę te lekcje by odrobiło w pół godziny, ale ten czas się wydłuża i trwa to godzinę, dwie. Wiedza jest, a więc no jest cały czas jest rozpraszane dziecko, nie jestem skupiona, a więc wiedza, którą przez te 3 godziny straciła na odrabianie lekcji, jest krótkotrwała, jutro już nie będzie pamiętało, co robiło dzisiaj. I po prostu jest ciągle przerywana. Żadna praca u takiego dziecka, u takiej osoby nie będzie doprowadzona do końca. Proszę Państwa, takie dziecko, które bardzo, no właśnie, ta wielozadaniowość jest wymuszana poprzez ten kontakt z różnymi mediami, powoduje zmniejszenie ilorazu inteligencji o 15 punktów. My sobie nie zdajemy sprawy, że przyczyniamy się no właśnie do wychowania później pokolenia, które będzie miało bardzo niski poziom inteligencji oraz rozwoju intelektualnego również. Poprzez te fantastyczne wynalazki, dlatego trzeba je jak najbardziej korzystać, ale no w odpowiedniej ilości, czasie i jako narzędzia nauki pracy. Jeżeli pracuję, to ja pracuję, odrabiam lekcje. A nic innego wówczas już nie ma koło mnie żadnego smartfona, nie mam włączonych żadnych innych komunikatorów czy innych filmików i tak dalej. Technologie informacyjne odciskają się na naszych mózgach, a więc właśnie to jest to przerywane inne czynności. Stajemy się nieuważni. Mamy bardzo dużo nadpobudliwych, impulsywnych dzieci. Młodych ludzi, którzy nie potrafią zapanować nad swoimi emocjami, no to właśnie się z tego przebodźcowania bierze. Nieustannie obawiamy się, że coś mnie ominie, nic mnie nie ominie tak naprawdę. Ja nie muszę codziennie czytać wszystkich tych informacji, które są na tych wszystkich portalach, tak? Czyli ja nie muszę też bez przerwy śledzić wszystko, co na tej jakiejś tablicy Facebooka czy każdego innego portalu społecznościowego. To uzależnia, bo to będzie wymuszało na mnie ciągłe bycie, ciągłe kontrolowanie, czy ktoś napisał, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. To wywołuje bardzo często stres oraz pozbawia wiele osób niestety snu. Co 7 minut średnio bierzemy do ręki smartfon, żeby za jego pośrednictwem sprawdzić, co się dzieje, no właśnie godzinę i tak dalej, czy ktoś napisał i oznaczył mnie, polubił. Oczywiście każda taka czynność pozostawia cyfrowe ślady, o tym wiemy. No ja jak byłam młodą dziewczyną, to pamiętam jeszcze, jak służby specjalne chciały się czegoś dowiedzieć na kogokolwiek temat, to musiały sobie dużo zadać trudu. Dzisiaj nic sobie nie muszą dodawać trudu, bo my wszystko sami dajemy, udostępniamy. Ale często niby wszyscy wiedzą, bo podpisujemy, zaznaczamy w regulaminach różne takie informacje, ale tak naprawdę nie pamiętamy o tym. Negatywnie wpływa na rozwój umysłowy, a więc tu mamy do czynienia właśnie z tą demencją cyfrową. Słabo mówią. Dzisiaj bardzo rzadko, ja miałam zajęcia ze studentami i wielokrotnie, proszę Państwa, takie sytuacje, że
studenci nie potrafili przeczytać tekstu, który przygotowali, który najczęściej był skopiowany, nawet często wiedziałam z jakich stron, pięć takich samych prac, tak? Z tej samej strony, nawet sobie nie zadali wielokrotnie trudu sformatowania tego tekstu. No tutaj przenikanie tego kontaktu wzrokowego, ponieważ my tutaj nie obejrzymy sobie tego filmiku, on bardzo dobrze pokazuje właśnie, jak no niestety nadmiar tego kontaktu z mediami elektronicznymi. Proszę sobie wejść na stronę Mama, Tata i Tablet Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. I tam właśnie są taki filmik, który właśnie pokazuje, jak te media wpływają na niższy poziom intelektualny, na ogłupianie dzieci, młodzieży, no na zaniżony rozwój intelektualny, różne problemy z matematyką, myślenia logicznego. Proszę Państwa, codziennie powinna właściwego rozwoju intelektualnego czytać. 45 minut dziecko, młody człowiek. My dorośli również. Bardzo jest, jeżeli w internecie, to nie mogą to być, że ja czytam wszystkie, nie wiem, na Onecie, czy jakimś tam innym pudelku, czy jeszcze innym, jakieś te zajawki, króciusieńkie tekściki, tylko to mają być długie teksty. Czytać, żeby wyciągać wnioski, analizować, żeby tutaj pracować, tak, umysłowo nad tym tekstem. Codziennie pół godziny dzieci, młodzież powinna czytać na głos, żeby siebie usłyszeć. To jest też niezmiernie ważne. Bo później bez przygotowania dzisiaj wielokrotnie wiele osób nie potrafi dzisiaj przeczytać. Co kiedyś było nie do pomyślenia. Każdy potrafił kiedyś czytać, tak? A dzisiaj, albo prawie każdy, a dzisiaj można na rękach jednej ręki w klasie nieraz takie osoby wytypować. A więc tutaj ten filmik byłby, ale no niestety nie możemy z niego skorzystać. Urządzenia te zastępują inne formy aktywności, potrzebne do rozwoju zdolności sensomotorycznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, która jest niezmiernie ważna dla rozwoju. Negatywnie wpływa na rozwój też społeczno-emocjonalny, który jest niezmiernie ważny właśnie w tym okresie rozwojowym dzieci, młodzieży, tak? Nawiązywania relacji, uczenia się, dochodzenia do kompromisów, dyskutowania na różne tematy. Bo dzisiaj to jest wszystko przeniesione do sieci, jest obrażanie, jest no właśnie dużo przemocy i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście różne gadżety będą zmuszały nas do ciągłej aktywności, nawet w czasie brania prysznica mamy takie już zasłony. Proszę Państwa, tu widzimy, można sobie włożyć swoje ulubione media i teraz proszę Państwa mogą one mi towarzyszyć cały czas, bo mogę sobie oglądać czy film, czy nie wiem, słuchać, w rytm muzyki się myć i tak dalej. Nic nie może mnie ominąć, tak? Tak to wygląda. Proszę Państwa, no oczywiście te są, przemysł będzie się bardzo teraz nam dogadzał, żeby teraz wymyśleć różne rzeczy, żeby nam te smartfony jednak nie spadały, a żebyśmy mogli z nich korzystać, bo to też powoduje wiele problemów, tak? Z nadgarstkiem, drętwienie ręki i tak dalej, no to zobaczymy, zaraz mamy różnego rodzaju stojaki i inne różne rzeczy. Jak najwięcej, żeby nas jednak przyciągnąć, żebyśmy spędzali ten czas z tymi jednak mediami. Lekarze oczywiście też tutaj z takich względów zdrowotnych ostrzegają. Niektórzy mają pamiątki już na stałe poparzone, właśnie tutaj widzimy nogę, dziewczyna tutaj też rękę, tak żeby zwracać na to uwagę. Proszę Państwa, autyzm cyfrowy, bardzo dobry taki króciusieńki filmik. Proszę sobie zapisać i poszukać na YouTubie. To ta demencja cyfrowa prowadzi do takiego autyzmu wręcz. W jaki sposób nadmiar mediów niszczy mózg? Przebodźcowanych kontaktów, dlatego my nie możemy obejrzeć, bo po prostu nie mamy tutaj dźwięku. To już nie będę tego. Proszę Państwa, pierwszy telefon dziecka. Kiedy dziecko powinno mieć? Psychiatrzy mówią o 13 roku życia. 12-13 rok. Proszę Państwa, tutaj każdy rodzic no,
wolności podejmuje taką decyzję. Kiedy to będzie? Jeżeli już dajemy, udostępniamy, no to jakie muszą być zasady ustalone, przestrzegane. Jeżeli dziecko nadużywa, to po prostu na jakiś czas odbieramy, tak? Dzieci mają ogromną problem. Zobaczymy, to są filmik chińskie dzieci. I zobaczcie, dzieci mają niesamowitą wyobraźnię. Klapek służy im za telefon, tak? Zobaczcie, tam są takie kafelki i dziecko widzi, obserwuje rodziców. I ta zabawa tym telefonem na pewno znacznie więcej wniesie w rozwoju takim intelektualnym i w różnych doświadczeniach dziecka, niż prawdziwy smartfon. Kiedy zaczepił się momencie, to bardzo rozśmieszyło. Ale zobaczcie, dzieci wcale nie są potrzebne tamte media. Bo dla nich wszystko, tak jak kiedyś dla chłopców wystarczył kij, aby był, mógł być karabinem i wszystkim, czym sobie chciało, wyobraziło, tak samo. Dzisiaj te nowe media zastępują, jak gdyby oddzielają dzieci z rozwijania wyobraźni. Bo tu nic nie trzeba robić, już jest wszystko zaplanowane przez kogoś. A te dzieci świetnie, zobaczcie, zdjęcia sobie niby selfie robią i tak dalej. I tak dalej. To pokazuje, że dziecko tak naprawdę nie potrzebuje takich rzeczy. Świetnie sobie samo poradzi z tymi zabawkami, przedmiotami, które też będzie miało. Mamo, tato, gdzie jesteście? Dlaczego dzieci się uzależniają, czy młodzi ludzie? No właśnie, bo zostały, było samotne, w samotności korzystało, oglądało z tych mediów, tak? No bo mama, bo to było wygodne i tak dalej. Jeżeli byłoby to 5, 10, 15, jedna walka, to nie zaszkodzi, ale jeżeli to są całe ciągi, codziennie, no to później mamy takie tabletowe dzieci, tabletową, smartfonową młodzież i tak dalej. I później się wyrasta w takim właśnie środowisku i cały czas tato czyta, a młodzi już nie. Rodzice będą czytać, a młodzi już nie będą. Bo nie będą miały tego nawyku, bo będą wybierać to, co łatwiejsze. Rodzicu, czy słyszysz, czy widzisz swoje dziecko? To jest też kampania w Chinach przygotowana, która miała bardzo mocno zwrócić uwagę, jaki mur się stawia, jaki mur się buduje między dziećmi a rodzicami, jak się burzy te relacje, gdy te media no, nadmiernie są obecne w rodzinach. A to później jest przenoszone do szkoły. Również problem w szkole. Korzystanie z mediów to jest głównie problem w domu, proszę Państwa. I wypłynie się w szkołach, szkoła się z tym boryka, bo później jest grupa rówieśnicza. Wszyscy mają to, ja też. I oni się też później tak uczniowie się po prostu wspierają. Tutaj można powiedzieć, że mamy do czynienia z takim budowaniem muru, nie z cegieł. To jest jeszcze większy, taki emocjonalny mur. Dziecko nie ma dostępu do tego rodzica. To ma tak, miało też zwrócić uwagę no właśnie dorosłych na to, co my robimy. Jak my pozbawiamy dzieci no, tego rozwoju, tego kontaktu emocjonalnego, tego dotyku, tej bliskości, tej relacji. Dzisiaj coraz częściej się ludzie chętniej kontaktują przez urządzenia niż rozmowę w realu. To jest to, o czym wyszło to w badaniach, gdzie młodzież mówiła o tym, że nie rozmawiają, tylko za pomocą mediów ze sobą rozmawiają, tak? Dlatego mamy coraz więcej kłopotów z odczytywaniem niewerbalnych sygnałów, emocji. Czytamy tylko literki, no właśnie w tych mediach cyfrowych, nie umiemy czytać zachowań, mim, grymasów, a one są niezwykle ważne. Poza tym to, co się nam nie podoba w telefonie, w każdym momencie mogę przerwać, nie muszę ciągnąć tego, tak? To uczy takiej ucieczki, a ta ucieczka powoduje, że ja jeszcze bardziej uciekam w te media. Fonoholi spada, tak? Ja się nie pozbędę tego problemu, bo tak normalnie to musiałabym rozwiązać jakoś ten problem. Czasem do rękoczynu bym między dziećmi doszło. W różnych sytuacjach, by się tam pobili, czy coś takiego. A tutaj nie. A tutaj się obrzucają różnymi wulgarnymi często epitetami na portalach i tak dalej. A
trzeba sobie umieć radzić też z różnymi emocjami. Człowiek powinien być ważniejszy od urządzeń. Dlatego tak te relacje. Twórcy tej kampanii chcieli przede wszystkim właśnie na to zwrócić uwagę, że dzisiaj urządzenia są ważniejsze od człowieka. Nie. Człowiek jest ważniejszy. Dlatego należy bardzo na to jakby tak jakoś zwracać uwagę. Chodzi o to, czy no właśnie chcemy być tylko w wirtualnym świecie, tylko chcemy, aby no właśnie co się dzieje w tej wirtualnej rzeczywistości. Ta iluzja wielu przyjaciół na tych kontach facebookowych i innych jest iluzją, że ja mam tyle przyjaciół. Badania naukowe wykazują, że tak naprawdę przyjaciół mogę mieć 10, 15, prawdziwych przyjaciół 5. Jesteśmy w stanie utrzymać się ze 150 osobami znajomości, jakichś kontaktów, a wiele osób młodych to 1000. I oni twierdzą, że to są ich przyjaciele, kontakty. To jest iluzja. Nie są żadne kontakty. Jak będzie potrzeba jakiejś pomocy, trudnej sytuacji, nikt z tych osób, nawet jeżeli się napisze oficjalnie, były takie prowokacje, nikt nie przyszedł pomóc kobiecie, dziewczynie na takie właśnie apele gdzieś tam, mimo że miała 1000 znajomych na, bo każdy myślał, ktoś inny pójdzie. Sami budujemy, sami się przyczyniamy no właśnie do takich różnych przykrych, bym powiedziała, konsekwencji nadużywania tych mediów. No mam nadzieję, że w wielu sytuacjach to nieświadome. Czy można się uzależnić? No można, tak jak od każdego psychoaktywnego czynnika, tak samo się uzależniamy od mediów elektronicznych, od telewizji, można się uzależnić od oglądania jakichś tam seriali czy jakichś innych programów, ale również od właśnie grania od internetu. Proszę Państwa, w 2018 roku uzależnienie od gier komputerowych zostało wpisane na listę chorób psychicznych. 20 lat trzeba było badań nad właśnie nad uzależnieniem od gier komputerowych, internetu, żeby była taka jednostka chorobowa. Dzisiaj można po prostu się z jednostka chorobowa jest i można leczyć też na fundusz. Do typowych objawów to są takie same objawy odstawienia, jak i przy każdym psychoaktywnym czynniku, alkoholu, narkotykach i tak dalej. Nie rozstawanie się z tym urządzeniem. Nadmierne korzystanie, proszę Państwa, z niego, tak? Ciągle przy sobie. Jeżeli brak, bo gdzieś zapomniałam, czy gdzieś leży, nie wiem gdzie, to jest zaraz jakaś panika, drżenie dłoni. U młodych ludzi często, jak nie mają, to takie jest ciągłe stukanie gdzieś, jakby grali, tak? Jak nie mają dostępu do właśnie do klawiatury. Tiki różnego rodzaju nerwowe. Mdłości też może to powodować. Przyspieszona akcja serca. Stany lękowe. Depresja. Zaburzenia snu. Poczucie ogólnego rozbicia. Czy teraz proszę Państwa, tutaj możemy, jeżeli mówimy o tych uzależnieniach, co wpływa na takie łatwe uzależnienie dziecka. No, tu mamy dwa poziomy. Poziom neurologiczny dziecka, później młodego człowieka i psychologiczny. No, neurologiczny to bombardowanie dziecka mnogością różnych barw, szybkimi zmianami obrazów, ładna grafika oczywiście. W taki sposób dziecko uzależnia się od tabletu, od smartfona w taki sam sposób, jak osoba grająca na maszynach, tak? Tych grających, od hazardu. Dokładnie taki sam będzie efekt na tym poziomie neurologicznym. Im dłużej się przebywa, tym po prostu bardziej wciąga, nie mogę się oderwać. Jeszcze jeden poziom, kolejna, jeszcze trochę, jeszcze 5 minut i później następnym razem może mi się uda. No i poziom psychologiczny, proszę Państwa. Gdzie dziecko może emocjonalnie się przywiązać do tego sprzętu od małego. No właśnie, bo będzie miało ten tablecik już przy tym, przepraszam, nocniku, na tym wysięgniku. Dlaczego? Bo będzie bardzo dużo z tym sprzętem spędzało czasu.
bo sytuacja ta będzie miała też miejsce, bo rodzice, proszę Państwa, udostępniają dla dziecka, więc dziecko traktuje go jako też moja rzecz. I cały czas jako takiego towarzysza zabawy. Nie potrzebuje już nikogo, tylko cały czas korzysta z tych nowych mediów i później ma problemy z nawiązywaniem relacji, kontaktów, relacji z innymi osobami i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj się coraz mocniej, coraz częściej mówi, że smartfon to narkotyk XXI wieku, że no właśnie dożyliśmy czasów, kiedy szereg istniejących od dawna uzależnień, tak? Należy dopisać to jeszcze jedno, że mamy dzisiaj do czynienia z takim elektronicznym LSD w postaci no właśnie tych mediów elektronicznych, smartfon, tablet. Bo tutaj bardzo tak mocno jest to ukazane w tej kampanii, to pokażę za chwilę tych kilka zdjęć. Użytkownik nie może żyć bez solidnej dawki takich no właśnie emocjonalnego dreszczyku, które mu te media dają, tak? Bo zrobi sobie selfie, wrzuci na jakieś tam media społecznościowe, zaraz ileś osób da łapkę w górę, tak? Polubiło go i tak dalej, i tak dalej. Tu dopamina się uwalnia i mamy poczucie, no właśnie, że jesteśmy lubiani, kochani i tak dalej, i tak dalej. I tak się napędza to błędne koło. I później nam po prostu te media tak wszędzie towarzyszą. Jest to tak dosyć wymownie, dobrze, mocno bym powiedziała pokazane, ale to po to, żeby zwrócić naszą uwagę. Proszę Państwa, Albert Einstein obawiał się dnia, kiedy technologie wezmą górę nad stosunkami międzyludzkimi i myśmy doczekali takich czasów. Dlaczego on się obawiał? Ponieważ stwierdził, że wówczas świat będzie miał do czynienia z pokoleniem idiotów. Mam nadzieję, że tego nie dojdzie, że będzie mieć pokolenie idiotów, niemyślących, niedorozwiniętych ludzi, ale jest to sygnał, że jest naprawdę coraz większy problem. Już no, wielu naukowców na ten temat no, bardzo dużo mówi, pisze, alarmuje wręcz, żeby no, po prostu rozważnie, im później, tym lepiej właśnie korzystać. To są narzędzia. To są narzędzia, które nie mogą właśnie zabrać tych relacji, które nie mogą być non-stop wykorzystywane jako no właśnie taka zabijacz czasu, tak? Młodzi ludzie dlaczego korzystają z tych mediów? To jest z nudy, bo nie mają żadnej jakiejś alternatywy, co by tu można robić. Zobaczcie, jakie destruktywne rzeczy młodych ludzi się fascynują. To, co się dzieje na tych różnych channelingach, co chwilę, które obserwujemy, czy na TikToku, to naprawdę coś, co dla mnie nie jest w ogóle śmieszne, bym powiedziała obrzydliwe, albo nawet brak jakiegoś poczucia smaku kultury dla młodych ludzi, bardzo często dzisiaj jest do przyjęcia. To jest ten długi, powolny efekt kumulatywnego oddziaływania, kontaktu nadmiernego z tymi mediami, oswajania, odwrażliwiania na piękno, a oswajania z brzydotą. Także to ma wszystko swoje, z czym, z kim przystajesz, z takim się stajesz. Każdy czyn pozostawia też w nas jakiś ślad. Dobre obrazy, dobre przykłady pozostawiają we mnie dobre jakieś właśnie wspomnienia, dobre rzeczy, wiedzę, ale również i taka miałka wiedza, beznadziejne jakieś filmy też no, powodują, że później taki, no bym powiedziała, niewychowane mnóstwo wulgarnych osób, postaci spotykamy, otacza nas w różnych sytuacjach. Proszę Państwa, Ojciec Święty Franciszek w adhortacji o miłości w rodzinie w 2016 roku tak powiedziała, już przewidział, już zwrócił uwagę. Tutaj w jednym, tam taki cały rozdział poświęcony wychowaniu właśnie na ten autyzm technologiczny.
Autyzm technologiczny powoduje, że łatwiej naraża się młode pokolenie na manipulacje tych, którzy chcą wejść głębiej w życie młodych ludzi z egoistycznymi interesami, tak? Dlatego naprawdę należy rozsądnie, rozważnie z tych fantastycznych wynalazków korzystać. Do czego zachęcam. Myślę, że to tak, myśmy się powoli zbliżali do końca. Ja jeszcze mogę długo mówić, ale nasz czas jest też ograniczony. Smartfonów należy używać, ale może nie zawsze. Jeszcze na koniec też taką właśnie komiktycznymi fajnymi fajną serią, która wykorzystuje i pokazuje, że no nie zawsze. Nie w każdej sytuacji. I jest tutaj brak tych właśnie smartfonów, tak? W jakich sytuacjach nie należałoby z nich korzystać? A więc w różnych uroczystości, różnych wizyt w domu, aby te relacje nawiązywać i rozwijać. Bo proszę Państwa, tam gdzie są zdrowe, zaciśnione relacje, tam gdzie są pasje rozwijane u młodych ludzi, gdzie są kontakty międzyludzkie, dużo kontaktów, tam nie ma uzależnień, tam nie ma problemów. Także proszę Państwa, zapraszam, prowadzę stronę Edukacja Medialna. Również na Facebooku mam swojego fanpage'a Edukacja Medialna. I zachęcam do tego, aby polubić właśnie tą stronę Edukacja Medialna, bo ja tam dużo informacji zamieszczam właśnie z takiego świata medialnego. I jeszcze też na koniec może powiem, że planuję taką dużą konferencję. Już jestem po wstępnych rozmowach z profesorem Manfredem Spicerem i będę go zapraszała, jest zaproszony do Polski, tylko jak właśnie ta sytuacja pandemiczna ustanie, to właśnie będziemy organizować z nim konferencję i prawdopodobnie będzie ta konferencja w Toruniu. Dlatego już dzisiaj zachęcam do tego właśnie też między innymi, żeby śledzić te informacje na tym moim fanpage'u, ponieważ tamte informacje będą, kiedy będzie profesor w Polsce. Będzie zaproszony z kilkoma wykładami, aby po prostu wykorzystać jego wiedzę, doświadczenie, i żeby jak najwięcej osób mogło się dowiedzieć i tak myślę uświadomić tym, czym się zajmuje i te jego osiągnięciami. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Małgorzato za też przedstawienie tego tematu fanoholizmu. On na pewno jest tematem ważnym i takim bardzo inspirującym. Tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, trochę można powiedzieć taki to jest chichot, że o fanoholizmie rozmawiamy online, czyli o jakichś uzależnieniach w ten sposób. Ale wiadomo, że też, tak jak Pani sama powiedziała, internet, smartfon może służyć właśnie też do dobrych celów i mamy nadzieję, że do tego celu właśnie też służy. Takie jest pierwsze pytanie. Czy te prezentacje, materiały można gdzieś u Pani znaleźć na stronie, czy będą może dostępne? To znaczy generalnie takich rzeczy nie udostępniam. Autorskie, wiadomo. Tak. No są takie rzeczy autorskie i nieraz jest po prostu też inaczej interpretowane. Inaczej jest, jak ktoś jest na wykładzie, jak to widzi. A później to są takie rzeczy, bo miałam też takie niemiłe różne sytuacje jakiegoś takiego właśnie wykorzystywania i nadinterpretacji nieraz niektórych rzeczy. A więc jak się jest na wykładzie, widzi się i słyszy, to też zupełnie jest ten komentarz, a więc też no właśnie są pewne rzeczy inaczej to zrozumiałe, dlatego no po prostu też takich rzeczy nie jakoś tam nie udostępniam w całości takich prezentacji. Rozumiem. Dużo rzeczy, tych, o których ja mówię, znajduje się właśnie czy na stronie, czy na Facebooku, tak samo, to edukacja medialna, ponieważ ja o tych różnych problemach, o których mówiłam,
Ja tam zamieszczam to. Ja tam jak coś ciekawego, no to ja to zawsze podpinam. A jeżeli na przykład ktoś czegoś potrzebował, poszukiwał, to wystarczy po prostu napisać. Na stronie jest adres mailowy. To też no, po prostu odeślę, czy prześlę coś, czy coś tam takiego. Coś, różne publikacje. Tak, no, ja też mam bardzo dużo też, no właśnie, tak. Swoich publikacji i w różnych czasopismach i pozycjach, tak. Wszystko na stronie u Pani jest. Tak, i one są i na Facebooku, i na tym są tam jak gdyby reklamowane. Zresztą jak się pisze nazwisko, to też wyskoczy dużo rzeczy tych w internecie. Oczywiście. To, co Pani też powiedziała, dużo też spraw dotyka w zasadzie nas dorosłych, bo to od nas zależy to, czy dzieci będą, znaczy od rodziców, ale też od nas jako wychowawców, wychowywane w dobie smartfonów i na ile też będą korzystane. Dobrą się też praktyką, bo słuchają też nas dyrektorzy, jest coraz częściej pojawiająca się takie pudełko, można powiedzieć, gdzie uczniowie wchodząc do szkół, zostawiają smartfony czy do klasy w tym pudełku, tak bezpiecznym, że tam nikt nie ukradnie. I wiedzą, że w tym czasie, podczas lekcji czy podczas przerwy, nie korzystamy z telefonu, tylko się bawimy ze sobą. Tak, bardzo dobra praktyka. Ja też takiej widziałam w kilku szkołach warszawskich na przykład, osobiście widziałam, że uczniowie wchodzą do klasy i każdy wkłada sobie, każdy wie, oni widzą te telefony, tak? Że one tam gdzieś stoją na biurku, czy gdzieś tam z boku przy wejściu, a więc nikt ich nie weźmie. A więc są, no, mają takie poczucie bezpieczeństwa, że nikt im nie zginie, widzą ten telefon. Najwyżej jak zobaczą, że coś tam się, jego telefon, no to już pewna emocja, no kto zadzwonił, ale uczy się też tej cierpliwości, tak? Za jakiś czas zobaczę, to nie znaczy, że mam nie korzystać. Ustalam sobie, że ja teraz też nie odpowiadam, nie, ciągle nie sprawdzam, ile do mnie maili przyszło. Że na przykład rano i po południu sprawdzam, tak? Czy to samo wchodzę na Facebook. Oznaczam sobie czasowo, ja mam ustawione na przykład, że 15 minut na Facebooka dziennie. I on mi po prostu po 15 minutach pokazuje i nawet nie wiem, kiedy to minęło. Bo jak nie ma czegoś takiego, to po prostu Państwa, my lecimy, bo tam jest tyle atrakcji, że ciągle moglibyśmy coś nowego widzieć, słuchać i oglądać i tak dalej. To samo te wszystkie powiadomienia, ja sobie to wszystko należy wyłączać. Mi to co chwilę nie przychodziło, że ja mam, bo to, co powoduje, aha, ktoś napisał, ktoś zaznaczył, no, jakiś dał komentarz. Jak wejdę, to ja to wszystko zobaczę. Że ja się też takiego dystansu do tego nabierać. Też, żeby nie było tak, że ktoś musi od razu mi odpowiedzieć. Odpowie, jak będzie mógł. Jak ja do kogoś dzwonię i nie odbiera, to znaczy, że nie mogę w tym momencie. Często takie obserwuję też sytuacje, młodzi ludzie rozmawiają, stoją ze sobą grupka młodych osób i teraz telefon, co robią? Odbierają. To ja teraz tym wszystkim osobom, które stoją tu realnie, na żywo ze mną, jaki daję sygnał? Nic dla mnie nie znaczy w tym momencie, bo ktoś tam spoza do mnie dzwoni i ja w tym momencie już odbieram. Za chwilę oddzwonię, tak? Ja mówię, no słyszę, że dzwoni ten telefon, później odzwonię, jak się rozejdziemy. Albo jeżeli to widzę, że coś pilnego, bo na jakiś tam przepraszam, i mówię, że za chwilę odzwonię, tak? Uczyć takiej kultury też bycia ze sobą. Bo tak jak mówię, no pokazujemy, nic tam nie znaczycie. Ktoś tam tylko ważniejszy jest, kto do mnie co napisał, zadzwonił teraz gdzieś spoza, aniżeli ten, kto jest tu ze mną, wykorzystać każdą chwilę. Na to bycie, na zacieśnianie tych autentycznych relacji tu i teraz. Bo młodzi ludzie mają ten naprawdę duży problem. Dużo pracy po naszej stronie dorosłych, wychowawców. No my przede wszystkim jesteśmy takim właśnie przykładem, nie? Też tak. Taką fajną praktyką wchodzimy do domu, mamy jakieś, nie wiem, stolik, pudełko, cokolwiek. Odkładamy wszyscy, żeby te dzieci, bo one przede wszystkim nas obserwują, dorosłych. Jak mama, tato cały czas po pracy jeszcze te telefony różne uskutecznia, bo mamy nieraz taką pracę, to niech to dziecko widzi, że cały czas na tym telefonie nie jestem, że jednak są posiłki, nie odbieramy. Zadzwoni później. Też musimy nauczyć te inne osoby, że no ja nie zawsze jestem dostępna. Jak ktoś do mnie dzwoni, że to ja teraz na przykład mówię, że jak nie odbiorę, no to znaczy, że nie mogę, ale z reguły jak widzę, to odzwonię. Odzwonię, no z reguły staram się odzywaniać. Także w dogodnym jakimś tam czasie. I też tego uczyć takiej kultury korzystania.
nie wiem, sobota, niedziela. Może w ogóle nie korzystać, wyłączyć go. Na początku zobaczymy, jakie jest trudne. Był taki eksperyment robiony właśnie w Gdańsku, 100 osób, młodych ludzi. Do niego się dobrowolnie się zgłaszali, proszę Państwa. Nie pamiętam, chyba 3 dni i nie wszyscy dotarli do końca, do tych 3 dni, nie dali rady. A wiele z tych osób dopiero zobaczyła ten problem, że oni nie mieli co robić w szkole. Oni się spóźniali na różne spotkania, nie widzieli, no właśnie, jak gdzieś dojechać czy dojść, ponieważ no to jest też GPS i wszystko, tak? Ale dobre narzędzie, ale też zobaczyli dopiero wtedy, jak wszyscy korzystają w szkole, na przykład z tych telefonów, że nic ze sobą nie rozmawia, on chciałby porozmawiać, ale nie było z kim. Czy w domu automatycznie się jakby zwolniło bardzo dużo wolnego czasu na rozmowy z mamą, z bratem, na odrobienie lekcji, na wyspanie się. Wtedy dopiero ci ludzie zobaczyli, doświadczyli tego, no właśnie, jak bardzo byli zniewoleni przez telefon. Dlatego ja tak zachęcam, żeby jednak robić sobie takie detoksy. Jeden dzień w tygodniu, sobota czy niedziela, że po prostu nie korzystamy, albo tylko sprawdzam wieczorem sobie, czy coś tam takiego. Żeby no po prostu żyć tu i teraz z innymi, nawiązywać te relacje i żeby dzieci też widziały, że poza smartfonem też jest świat bardzo ciekawy, interesujący i można fantastyczne różne rzeczy robić. Tylko nie może być tak, że zabraniamy, a nic w zamian nie dajemy. Musi być coś w zamian. Nie chcemy, żeby spędzać dużo czasu z mediami, no to wtedy musimy alternatywne jakieś propozycje zaproponować. Wspólne wyjście, wspólny basen, wycieczki i tak dalej, wędrówki, no różne rzeczy, nawet wspólne granie w gry planszowe. Ile tutaj różnych fajnych rzeczy. No, także... To prawda. Jedno pytanie też jest, ale to w zasadzie do nas jako organizatorów odnośnie wydawania certyfikatu, zaświadczeń, to też chcę tej pani powiedzieć tutaj, która to pytanie skierowała, żeby skontaktowała się z Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli, z doradcami nauczania religii, czy też bezpośrednio z Wydziałem Katechetycznym, to takie zaświadczenie zostanie wydane. Czy też tym, który może jakoś zależy na awansie, bo to też to szkolenie jest ważne, może się zwrócić. Pani Małgorzato, to myślę, że tutaj właśnie to był przewidziany panel dyskusyjny. Trudno też... Myślę, że tak. Jak byłoby więcej osób, byłoby też na pewno inaczej. To jednak jest ten taki kontakt realny jest zupełnie innym kontaktem. Ja też nieraz korzystam, też oglądam te rzeczy, ale jednak bardzo sobie cenię kontakt bezpośredni. Mówiąc, spotykając się, no właśnie, różne pytania nawet, ktoś zapyta o to, to jest też bardzo twórcze, budujące, takie, też widzi się, jak się, no po prostu pewne treści, czy jakieś są przeżywane, czy nie, to też ma ogromny wpływ i na jedną, i na drugą jednak stronę, także... Mamy nadzieję, że jednak kiedyś będziemy mogli wrócić do takiej debaty, że może też jakieś kolejne forum wychowawców będzie związane właśnie z mediami. A ja tym, którzy uczestniczą z nami, też proszę o to, żeby weszli. Będzie dostępna ankieta na stronie Wydziału Katechetycznego, też może na tej stronie facebookowej, z prośbą o wypełnienie jej i też odpowiedzenie na pytanie, na ile też ten wykład był dobry, był taki skuteczny i też propozycji kolejnych spotkań, kolejnej tematyki właśnie tego forum wychowawców. Pani Małgorzato, jeszcze raz serdecznie dziękuję, dziękuję za spotkanie, za przyjazd, za to, że jest tutaj Pani z nami, że łączymy się także online z tymi, którzy nas oglądają z całej Polski i że liczymy na kolejne spotkania stacjonarnie, może też w wersji takiej hybrydowej, ale przede wszystkim stacjonarnie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Z Panem Bogiem.